Witam na kolejnych debatach o książkach organizowanych przez Zespół Badań nad Literaturą Zagłady Instytutu Badań Literackich, PAN. Dzisiaj będziemy mówić o książkach właśnie, a nie o książce, o trzech tomach, które są plonem ogromnego projektu badawczego pod kierunkiem Romy Sendyki prowadzonego. A te trzy książki to Poza obozem, zbiór studiów Romy Sendyki oraz dwa tomy zbiorowe Nie miejsca pamięci, nekrotopografie i Nie miejsca pamięci, nekrotopologie. Gościmy profesor Romę Sendykę, panią Aleksandrę Szczepan, panią Aleksandrę Janus, to jest ta grupa, która współtworzyła, współrealizowała projekt badawczy. Naszymi panelistami są profesor Ewa Domańska z Uniwersytetu w Poznaniu oraz Stanford University. I pan profesor Aleksander Morawiec z Uniwersytetu Łódzkiego. Ja nie muszę przedstawiać tutaj tych wspaniałych panelistów. Powiem tylko, że Ewa Domańska, autorka Nekrosa, czyli wprowadzenia do ontologii martwego ciała, prowadzi również projekt badawczy na temat środowiskowej historii zagłady. Ukazał się parę lat temu specjalny numer tekstów drugich na ten temat, a ostatnio w Journal of Genocide Studies prezentacja tego projektu razem z obecnymi tutaj z nami, których serdecznie witam, panem Jackiem Małczyńskim i panem Mikołajem Smykowskim. No a profesor Arkadiusz Morawiec od lat zajmuje się problematyką ludobójstwa i reprezentacji ludobójstwa w literaturze. I ostatnia jego książka, Literatura Polska wobec ludobójstwa, którą tutaj prezentuję. Więc mamy panelistów jak najbardziej związanych z kręgiem tej problematyki, którą zajmuje się zespół Romy Sendyki. Odwracamy zwyczajową kolejność naszych działań. Mianowicie zaproszę teraz autorki i redaktorki tych książek o przedstawienie projektu i pozostałych uczestników tego projektu, przedstawienie zawartości tych tomów. Natomiast po tej prezentacji autorskiej oddamy głos panelistom i poprosimy o ich komentarze, pytania, uwagi. Także zapraszam. Proszę bardzo, Romo. Dobry wieczór, dziękuję. Dziękuję strasznie za zaproszenie. Bardzo nam miło, że możemy w tej świetnej serii spotkań i rozmów wziąć udział. Także dziękuję Ci bardzo, Jacku, za to, że pomyślałeś o naszym projekcie. Bardzo dziękuję Ewie Domańskiej, Arkadiuszowi Morawcowi, że się zgodzili z nami rozmawiać. Ja powiem może dwa słowa o projekcie, potem poproszę Aleksandrę Szczepan, o moją doskonałą koleżankę, która jest przedstawicielką zespołu redakcyjnego, który przygotował tom numer jeden tej naszej troistej serii. Ten tom był przygotowany przez Aleksandrę, ale także przez Jakuba Muchowskiego i Marię Kobielską. Także Ola reprezentuje ten zespół, który pracował nad częścią naszych badań. Aleksandra Janus z kolei reprezentuje zespół redakcyjny książki drugiej, trochę inaczej pomyślanej. Ola też, myślę, wytłumaczy, co się w niej znajduje i dlaczego jest ona odmienna. I ten z kolei tom był też wspólną pracą Aleksandry,
Kingi Siewior i Kariny Jerzyńskiej. Także za każdym razem tutaj mówimy w imieniu szerszego kolektywu i bardzo się cieszę, że część tego kolektywu jest z nami, bo pracował z nami Mikołaj Smykowski, Jacek Małczyński. Także się ogromnie dobrze składa, że się razem tutaj spotykamy, którzy oczywiście są też współtwórcami teorii środowiskowej historii zagłady z Ewą Domańską. Także jest jakiś moment przecięcia, także przecięcia towarzyskiego tych projektów i ogromnie dużo zyskaliśmy dzięki tym głosom Mikołaja, Jacka i bardzo dużo się nauczyliśmy. I w takim razie ja tylko dwa słowa na początek, żeby była jasna rama i oddaję od razu głos dwóm Aleksandrom, więc chciałam tylko zaznaczyć, że oczywiście pracowaliśmy w ramach większego projektu, którego tytuł jest dość długi i nie ma może potrzeby, żeby go w całości przytaczać. Chodziło o nieupamiętnione miejsca ludobójstwa, tak? Chodziło nam o takie obszary, takie czasem punktowe, czasem duże, jak teren po obozie w Płaszowie, który był moją inspiracją i od niego ja osobiście wychodziłam, myśląc o pewnym typie doświadczenia, które mamy tu w Europie Środkowej, które może jest za słabo wyakcentowane, niedopowiedziane i nie różnicuje się w dyskusjach o zagładzie, o Holokauście, też o przemocy II wojny, gdy wychodzimy z tymi tematami poza Polskę. Natomiast tu w Polsce jest tak oczywiste, że również jakby się nie wysławia, to znaczy nie osiąga pewnej samodzielności teoretycznej i takiej samodzielności rozpoznania, to znaczy, że wiemy wreszcie, o czym mówimy, że jakby skupiamy się na tym samym obiekcie. Więc próbowaliśmy te nieupamiętnione obszary, czyli jakby było to badanie topograficzne, najpierw sobie nazwać, zidentyfikować, znaleźć przykłady, potem uporządkować, potem się zastanowić, co należy zrobić, żeby je zrozumieć, jakie dyscypliny warto by wezwać, żeby z tymi obiektami sobie poradzić. Więc tenże projekt, Nieupamiętnione Miejsca Ludobójstwa, wspierany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, zbudowany został tak, żeby jak najwięcej głosów dyscyplinowych mogło ze sobą współpracować. Pracowaliśmy od 16 roku do 20 i reprezentowaliśmy bardzo różne dyscypliny, od pamięcioznawstwa, kulturoznawstwa, przez historię, socjologię, antropologię, także religioznawstwo, po studia międzynarodowe i studia nad Holokaustem. Także staraliśmy się maksymalnie gęsto obsadzić te krzesła specjalistów, którzy mogliby dołożyć się z myśleniem, co z tymi obiektami zrobić. I teraz wymienię tych wszystkich, którzy brali w tym całym projekcie udział, bo nie wszyscy są z nami. I będę może odczytywać nazwiska w kolejności alfabetycznej, czyli pracowała z nami Katarzyna Grzybowska, obecna tu Ola Janus, Karina Jarzyńska, Maria Kobielska, obecny Jacek Małczyński, Jakub Muchowski, Łukasz Posłuszny, Kinga Siewior, Mikołaj Smykowski, Katarzyna Suszkiewicz, Aleksandra Szczepan i współpracowali z nami również artyści bądź badacze stowarzyszeni. Pracowaliśmy z archiwum i z praktykami badawczymi Karoliny Grzewnowicz. Wsparła nas też antropolożka Magdalena Lubańska i groznawca Jacek Majkowski. Także tak wyglądałby nasz zespół, ale w jego obszarze znalazło się też dużo więcej osób, ponieważ mieliśmy możliwość zapraszania specjalistów i ta lista osób, z która z nami pracowała, jest bardzo, bardzo długa. Te nazwiska się pojawią w trakcie naszej rozmowy zapewne, więc na razie ogólnie wszystkim chciałabym podziękować. Pracowali z nami też artyści. Myślę, że też i jednej, i drugiej Oli będą miały okazję o tym, mam nadzieję, wspomnieć, bo to były bardzo interesujące dialogi. To, co nas interesowało, to, co jest też stoi za moją książką, to była dość odpowiedź na dość proste pytanie, które chyba najtrafniej sformułował Martin Polak. Dość często je przytaczaliśmy, to zdanie, więc tym razem też go użyję. Czyli jak możliwe jest życie z tymi wszystkimi zmarłymi pod naszymi łąkami i polami, ja bym powiedziała koło naszych domów, żeby nie było tak bardzo klasistowsko. Ale o to mniej więcej chodziło. To znaczy, jeżeli rzeczywiście funkcjonujemy w kraju, w którym są jeszcze miejsca, gdzie są zagrzebani ludzie, ale nigdy nie zostali oni poddani rytuałowi pochówku,
To oczywiście wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby te miejsca były nieznane, tak? Zagubiło się nam w pamięci, osób, nie wiemy, jak dotrzeć do takiego miejsca i ta sytuacja jakby w planie rytualnym, w planie symbolicznym jest wtedy zrozumiała, czy w planie kulturowym, czy religijnym. Natomiast wiemy dobrze, że są takie miejsca, które tak właśnie mają taki status, natomiast są znane. Są znane, ale nie są oficjalnie znane albo ogólnie znane. I to jest moment zawahania, który każdy antropolog musi w tym momencie odczuć. To znaczy, wedle ustaleń antropologii śmierci nie ma takiej możliwości, żeby żyć tuż koło niepogrzebanego czy nieoddzielonego od nas trupa. To znaczy, muszą dokonać się pewne procesy, żeby ta kohabitacja była możliwa. No i wygląda na to, że antropolodzy nie mają racji. Albo że coś się ciekawego bardzo wydarza w tym, co my jako społeczeństwo zrobiliśmy z takimi obiektami i że może jest tutaj więcej do powiedzenia niż stwierdzenie, że mamy do czynienia z wyparciem. Tak? Temu się chcieliśmy krytycznie przyjrzeć, znaczy rozsupłać pewne ogólniki i takie może wydawało nam się zbyt pospieszne sformułowania i znaleźć dla nich nieco bardziej skomplikowany język i rozniecić jakby myślenie. Ono się rzeczywiście rozszerzyło bardzo, bo napisaliśmy prawie 1500 stron, jak się okazało. I że tych stopni wejścia w tę tematykę i stron, od których można było się jej przyjrzeć, pojawiło się tak bardzo dużo w trakcie tych 4 lat, że myślę, że to co zrobiliśmy, i tak nie wyczerpuje wszystkiego, co jeszcze między nami chodziło i myślę, że o tych kwestiach też może nam przyjdzie mówić, więc te jakby nowe wątki może też się pojawią. I może będzie okazja, żebyśmy opowiedzieli się o sprawach, nie wiem, teoretycznych, czy wyjaśnili pewne decyzje, ale myślę, mam nadzieję, że te okazje pojawią się w trakcie naszej rozmowy. Więc ja już tutaj skończę i przekażę głos Oli Szczepan, która może opowie o tym, jak zaczęliśmy pracę i jakby pierwszy krok, który dokonaliśmy, objawia się w tym tomie pierwszym. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę być w tym gronie i dyskutować o naszych książkach. Więc ja chciałabym pokrótce opowiedzieć o pierwszej jakby części czy perspektywie naszych badań, która zaowocowała książką Nie miejsce pamięci 1, nekrotopografię, którą redagowałam wspólnie z Romą Sendyką, Marią Kobielską i Jakubem Muchowskim. I nekrotopografie, tak jak sama nazwa wskazuje, miały za zadanie takie zmapowanie poludobójczej przestrzeni Polski. Wybraliśmy 9 przypadków, na których przykładzie chcieliśmy zrekonstruować ich taki symptomatyczny charakter, które i te analizy miały posłużyć bardziej problematycznym ujęciom, które potem znalazły się w tomie drugim. I pozwolę sobie pokrótce właśnie przedstawić tę naszą mapę. Mapa ta obejmuje przede wszystkim południową Polskę, również ze względu na nasze położenie topograficzne w trakcie badań. Więc książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza z nich obejmuje przypadki najbardziej skomplikowane, największe, które też zaowocowały największą liczbą stron. Jest to kolejno Radecznica, która była takim naszym pierwszym miejscem, z którym się właściwie zetknęliśmy. Większość członków zespołu była w Radecznicy w jakimś momencie. Dowiedzieliśmy się o tym miejscu od Komisji Rabinicznej. I była to lokalizacja w jakiś sposób nam najbliższa, dlatego też, że razem z jakby asystowaliśmy Komisji Rabinicznej w samym procesie upamiętniania jednego z wielu nieupamiętnionych miejsc zagłady w Radecznicy. I dlatego też to miejsce na Roztoczu stało się w jakiś sposób takim naszym przewodnikiem w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o wybór języka teoretycznego, ale też myślenie o kategoriach świadectwa, świadka i właśnie też samej rozproszonej zagłady, ponieważ w Radecznicy tych miejsc jest 8 i one są właśnie takie bardzo punktowe, bardzo niewielkie, bardzo zwyczajne, ale to dało nam bardzo do myślenia, co to znaczy właśnie taka, co to znaczy zagłada na wsi, co znaczy pamiętać o niej i w ogóle ją rozpoznawać. Więc nad tym przypadkiem pracowałyśmy we 3 z Romą Sendyką i z Marią Kobielską. Drugim przypadkiem właśnie takim większym jest Ziemia Miechowska, nad którym pracowała
pracowała Karolina Jarzyńska i Jakub Muchowski. W ziemi miechowskiej to też była taka, to była sieć punktów zagłady. I tam przede wszystkim takim dla mnie fascynującymi dwoma przykładami tej analizy jest właściwie współistnienie ogromnej mogiły czy grzebaliska żydowskiego 600 ofiar, które w jakiś sposób zostało przesunięte, to znaczy upamiętnienie zostało przesunięte przez lokalne władze, lokalną społeczność niedaleko niewielkiej mogiły kilku albo kilkunastu, to nie jest wyjaśnione, polskich, etnicznie polskich obywateli i właśnie te napięcia, które się tam wytworzyły, w jakiś sposób przejęcie tej pamięci o zagładzie przez ten mały grobowiec w lokalnej pamięci pokazuje bardzo wiele, co się dzieje we współczesnej Polsce, jeżeli chodzi o kulturę pamięci. A druga kwestia to to, że na ziemi miechowskiej jest kilka przypadków właśnie rodzin etnicznie polskich ratujących Żydów i wydarzyły się też różne ciekawe kwestie, jeżeli chodzi o upamiętnienia, to znaczy na przykład jeżeli chodzi o rodzinę książków, rodzina, która ratowała, została, ma swój grób i została upamiętniona, natomiast osoby, które zginęły żydowskie, nie mają właściwie żadnej mogiły i wręcz są oskarżane na mogile polskiej o to, że doprowadziły do wydania. Więc ziemia miechowska to znowu taki cała mapa różnych miejsc. I wreszcie Bielcza i Bożencin, dwa miejsca zagłady romskiej, które interesowały nas zarówno jeżeli chodzi o kulturę pamięci, jak i to, że ta pamięć o zagładzie romskiej zaczęła się przekształcać w takie formuły magiczne i badaliśmy właśnie jak to był przypadek, który badałam ja i Łukasz Posłuszny, jak magiczne myślenie o pamięci, zwłaszcza o pamięci romskiej, działa jako taki uśmierzający model pamięci. No i tutaj równocześnie obserwowaliśmy też, co się dzieje, jeżeli chodzi o samoupamiętnianie, to znaczy o pomnik Małgorzaty Mirgitas, który następnie został zniszczony, odbudowany, a te zniszczone kawałki pomnika stały się podstawą dla fascynującego upamiętnienia artystycznego, o którym może jeszcze porozmawiamy, odlewów woskowych, które następnie zostały pokazane zarówno w Orońsku, jak i potem w Berlinie. Więc druga część książki to są kolejne trzy przypadki, takie przypadki właściwie, takie papierki lakmusowe naszego namysłu nad miejscami pamięci. Kolejno Sukowice w województwie opolskim, które badała Maria Kobielska i Kinga Siewior. Jest to niecywilne grzebalisko żołnierzy niemieckich i koleżanki badały, jak ono jest właśnie niepamiętane i zupełnie właściwie ignorowane przez współczesną społeczność i dlaczego tak się dzieje. Następnie Dębrzyna w Przeworsku, badana przez Magdalenę Lubańską i Jacka Małczyńskiego. I tutaj sama zbrodnia była dokonana przez etnicznych Polaków na etnicznych Polakach i to też wywołało w badaniu różne interesujące pytania, co się, jak wyglądają te modele niepamięci, jeżeli chodzi o taki przypadek. Wreszcie Terka, którą badała Aleksandra Janus. I tutaj konflikt polsko-ukraiński. Terka leży w Bieszczadach i właśnie te różne sposoby niepamiętania, ale także właśnie zarastania i w ogóle kwestia jakby materialności niemiejsca pamięci tutaj była bardzo istotna. I wreszcie część ostatnia poświęcona podoboziom, czyli takim marginalnym, peryferyjnym, dziwnym, nieokreślonym obrzeżom obozów zagłady. Kolejno Majdanka, Sobiboru i Chełmna. Więc w przypadku Majdanka chodziło o Las Krępiec, badała go Katarzyna Grzybowska, która zastanawiała się, jak okoliczna ludność, jakby interakcje w okolicznej ludności z tym miejscem, w którym jest cały czas bardzo dużo szczątków, ale też dokonuje się tam różnorakich wykopków i właśnie poszukiwania złota. Następnie obrzeża Sobiboru w kontekście powstającego tam właśnie muzeum i w ogóle praktyki forensycznej badała znów Aleksandra Janus. I Las Żuchowski obok Chełmna, badany przez Mikołaja Smykowskiego w kontekście rozmaitych przesłon pamięci, tego co się dzieje, jak polska kultura pamięci właśnie przesłania pamięć o zagładzie żydowskiej. Myślę, że to jest szczególnie teraz jakby aktualne w kontekście Treblinki.
Chinki i policjanta, prawda, więc to się jeszcze bardziej zaktualizowały te badania. Więc już zbliżam się do końca, chcę tylko powiedzieć, że istotną częścią pisania nekrotopografii było używanie takiego słownictwa, terminologii ujednoliconej przez nas wszystkich i też zaczerpniętej z naszych badań terenowych, więc chcieliśmy jakoś ująć nasze autoetnograficzne doświadczenie badania tych miejsc, więc myślę, każdy rozdział ma podrozdział, który nazywa się alert albo orientowanie się, żeby pokazać też naszą rolę jako badaczek i badaczy. Interesowało nas ustanawianie sceny zbrodni, czyli różnorakie archiwalne sposoby jakby myślenia o tych miejscach, które już wcześniej się pojawiały i jak one były tematyzowane w polskiej kulturze i w polskich badaniach różnorakich, ale też kultury pamięci, które dominują w tych miejscach, na przykład w Radecznicy to są żołnierze wyklęci, którzy absolutnie przejęli dyskurs jakichkolwiek innych pamięci i też terenowa sytuacja, to jest określenie w ogóle od jednego z naszych świadków, właśnie Stanisława Zybały z Radecznicy, czyli takie zmapowanie tego ogromnego jakby sieciowego wydarzenia, którym jest rozproszona zagłada. Dziękuję bardzo. Dzięki Olu. Ja wywołana przez Romę teraz przejdę do takiej krótkiej prezentacji tego kolejnego tomu. Nekro, on nosi tytuł Nie miejsca pamięci, dwa nekrotopologie i nad tym tomem ja miałam wielką przyjemność pracować z Romą Sendyką, z Kariną Jarzyńską i z Kingą Siewior. I jeżeli chodzi o ten tom, to myślę, że na początku, zanim przejdę do tego, jaka jest jego zawartość, trochę powiem o tym, jak w ogóle pracowaliśmy w projekcie, bo to się bardzo łączy z tym, jaki kształt ma właśnie ten tom. Myśmy pracując nad tym etapem, o którym przed chwilą powiedziała Ola Szczepan, regularnie spotykali się i wymieniali się obserwacjami, czytaliśmy nawzajem fragmenty swoich tekstów, omawialiśmy je i już w tym procesie rodziły się różne takie jakby węzłowe problemy, zagadnienia czy kwestie, które czy to powtarzały się, czy wydawały się znaczące w relacji do co najmniej kilku miejsc, które w tej pierwszej fazie właśnie badaliśmy, o których opowiedziała Ola. I w związku z tym my w tym drugim tomie przyjęliśmy taką perspektywę problemową, czy też przekrojową, taką próbę spojrzenia na te problemy, które wiążą się z tymi przebadanymi przez nas, odwiedzonymi przez nas miejscami, taką perspektywę w głąb i na wskroś jednocześnie. I tutaj wyłoniły się takie grupy zagadnień, które ukształtowały strukturę tego tomu. Ten tom otwiera tekst Oli Szczepan, obecnej tutaj z nami, Kingi Siewior, pod tytułem Nekrokartografie, poświęcony wernakularnym mapom, a następnie dalej mamy pięć kolejnych części tej publikacji. Część pierwsza dotyczy różnych ludzkich i nieludzkich aktantów niemiejsc pamięci i na tę część składają się teksty Marii Kobielskiej i Aleksandry Szczepan, tekst poświęcony świadeczności i taki leksykon świadków niemiejsc pamięci, a także tekst Jakuba Muchowskiego, dotyczący takiej figury histeryka i tu znów to jest zaczerpnięte z takiego wernakularnego znowu języka, którym posługiwały się osoby, które w tych miejscach właśnie działają. To jest tekst poświęcony takiej figurze właśnie kronikarza gminy, regionalisty, odkrywca, wernakularnego historyka, który działa w niemiejscu pamięci. I mój tekst poświęcony właśnie temu znów wernakularnemu rejestrowi pamięci i wspólnota mówi kłania i temu jakby w jaki sposób i czy i na ile wytwarza się wspólnota wokół tego doświadczenia takiego dziwnego, właśnie ambiwalentnego pamiętania i niepamiętania charakterystycznego dla niemiejsc pamięci. I to jest właśnie część pierwsza. Część druga z kolei dotyczy rozmaitych
praktyk religijnych, quasi-religijnych, które wytwarzają się, czy są wytwarzane wokół nie miejsc pamięci. I tu mamy znów teksty Kariny Jarzyńskiej, która pisze o takim imaginariach religijnych w nie miejscach pamięci. Mamy tekst wspomnianej już współpracującej z nami antropolożki Magdaleny Lubańskiej, która badała perspektywę, czy kto pisała o perspektywie postsekularnej w badaniach nie miejsc pamięci, i to dotyczyło przypadku, który ona właśnie wspólnie z Jackiem Małczyńskim obecnym tutaj badała, czyli ten przypadek Lasu Dębrzyna. I tekst Łukasza Posłusznego dotyczący fałszywych cmentarzy i anomalii. A z kolei kolejna część, część trzecia, nieco się wiąże z tą poprzedzającą ją częścią, ona dotyczy takiej performatyki nie miejsc pamięci i ich relacji wobec pamięci oficjalnej i dyskursów pamięci oficjalnej. I tutaj na tę część składają się dwa teksty. Jest to tekst Marii Kobielskiej, analiza dyskursu uroczystości w nie miejscach pamięci, a także tekst Katarzyny Grzybowskiej poświęcony alertowi harcerskiemu z 1965 roku, czyli właśnie takim praktykom pamięciowym i performatykom nie miejsc pamięci. Kolejna część, część czwarta, to jest część, na którą składają się cztery teksty, i ona dotyczy z jednej strony praktyk artystycznych i tego, co, jakby, co znajdują artyści w tych miejscach, co artyści robią w tych miejscach, w jaki sposób opracowują następnie w swojej twórczości czy w swoich praktykach to doświadczenie bycia w miejscu śmierci. I tutaj szczególnie jakby interesujące były dla nas takie przypadki, kiedy właśnie to najczęściej są osoby, które przychodzą, to mogą być artyści, że tak powiem, oficjalni i artyści wernakularni, którzy często jakby przychodzą w to miejsce za późno lub powracają w to miejsce regularnie, ale też tutaj jakby elementem tego, tej części są także, jest także kwestia zarządzania pamięcią i zarządzania przyrodą. I na tę część składają się teksty Romy Sendyki, poświęcony, to jest to tekst poświęcony sztuce postronnych, którzy przychodzą za późno, i on dotyczy takich współczesnych wizualnych badań nie miejsc pamięci właśnie dokonywanych przez artystów, którzy z tymi miejscami wchodzą w jakiś kontakt. Jest to mój tekst dotyczący sztuki forensycznej jako sztuki badawczej, czyli pewnego szczególnego rodzaju spojrzenia i wrażliwości uruchamianej przez artystów w tych miejscach, właśnie artystów, którzy przychodzą w te miejsca w późno, czyli dziś, czyli wiele lat po tym, jak te zdarzenia miały miejsce. Jest w tej części również tekst Jacka Małczyńskiego poświęcony ziemi jako medium pamięci. I tutaj przedmiotem zainteresowania Jacka były dwie prace. Z jednej strony praca wspomnianego już Stanisława Zybały z Radecznicy i versus praca współpracującej z nami w tym projekcie artystki Karoliny Grzewnowicz zatytułowana Chwasty. I tekst obecnego tutaj z nami również Mikołaja Smykowskiego dotyczący zarządzania przyrodą i taki tekst otwierający taką perspektywę możliwości ekomuzeum Zagłady. I wreszcie część piąta, część zamykająca ten tom, to jest część, która go podsumowuje ze strony takiej i praktycznej, i teoretycznej. To teoretyczne podsumowanie to jest tekst Romy Sendyki, taki domykający i kończący ten tom. Natomiast poprzedza go jeszcze takie praktyczne podsumowanie, to jest tekst Tomasza Majkowskiego i Katarzyny Suszkiewicz dotyczący radecznickiej gry pamięci. I to jest tekst dotyczący pewnego eksperymentu, na który my się zdecydowaliśmy bardzo świadomie w jednym z tych miejsc, w których działaliśmy, o którym już Ola Szczepan wspomniała, miejsc, które były dla nas bardzo ważne, właśnie Radecznica na Zamojszczyźnie. Myśmy zdecydowali się jako zespół podjąć taką interwencję w postaci gry edukacyjnej, która była eksperymentem właśnie z tym, na ile gra jako narzędzie może stanowić jakąś atrakcyjną strategię edukacyjną do poruszania tego tematu lokalnie. I ten eksperyment został zrealizowany właśnie w Radecznicy, w szkole w Radecznicy, we współpracy oczywiście ze szkołą. I ten tekst opisuje jakby to doświadczenie i to, jak na ile można wykorzystać taką metodę
The Game Jam w pracy właśnie z lokalną społecznością, która żyje w bezpośrednim sąsiedztwie nie miejsc pamięci. Więc taki jest jakby cały zasięg tego tomu i on pokazuje z jednej strony różne problemy, na które myśmy się natknęli, badając te miejsca i różne refleksje, którymi się dzieliliśmy i wnioski, do których dochodziliśmy, dzieląc się materiałem z badań. No i jednocześnie relacjonuje też nasze praktyki w tych miejscach, takie jak chociażby ten eksperyment w Radecznicy. I myślę, że w tym miejscu się zatrzymam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, widzicie Państwo, że z tej pobieżnej prezentacji dwóch tylko tomów tej całej trylogii, no widać no po prostu nieogarnioną jakąś po prostu niebywałą przestrzeń taką badawczą, no przyprawiającą o zawrót głowy, a przecież nie mówiliśmy tak naprawdę jeszcze bliżej o tomie autorskim Romy Sendyki, prawda? Która w każdym z rozdziałów tego tomu wprowadza, definiuje, często właśnie redefiniuje, wydobywa jakieś nowe znaczenia takich kategorii jak miejsce, strach, krajobraz, spojrzenie, pomnik, grób, no i wreszcie pamięć, prawda? Dlatego no dzisiaj nie będziemy w stanie nawet w części wyczerpać tych zagadnień, które tutaj no, aż proszą się o podjęcie. Ja sam mam mnóstwo pytań, może uda mi się chociaż jedno zadać, ale teraz chciałbym oddać głos naszym panelistom, a jednocześnie przypomnieć panu Jackowi Małczyńskiemu i Mikołajowi Smykowskiemu, że są tutaj razem z nami na prawach współautorów i zapraszam ich do późniejszej rozmowy, prawda? A kiedy już po tych głosach panelistów będziemy prowadzić jakąś dyskusję. Bardzo proszę, Ewo, może zechcesz się podzielić z nami swoimi komentarzami, uwagami, pytaniami. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie do dyskusji. Ja muszę powiedzieć, że naprawdę niezwykle się cieszę, że ten projekt zakończył się no, z takim impetem i impaktem, ponieważ towarzyszę mu od samego początku, kiedy pani profesor Sendyka aplikowała o ten grant NPRH, akurat z panem profesorem Nyczem byliśmy z nim i muszę powiedzieć, że od samego początku żeśmy bardzo kibicowali temu projektowi. I naprawdę bardzo się cieszę, że ten projekt no, osiągnął taki sukces, ponieważ no, muszę powiedzieć, że z tych projektów NPRH, które ja widziałam, to jest jeden z takich właśnie projektów, który no, ewidentnie jest sukcesem. Tak? To znaczy nie zawsze efekty prac badawczych przynoszą takie sukcesy, no to jest ewidentny sukces, tym bardziej, że objęcie tej problematyki i całej grupy badawczej, bardzo dużej, było niezwykle trudne, tak? I koordynacja tego to jest w ogóle niezwykłe przedsięwzięcie, także bardzo, bardzo pani profesor Romie Sendyce gratuluję i wszystkim Państwu i mam nadzieję, że ten projekt będzie miał dalszy ciąg i wiele dalszych ciągów i będzie inspirował kolejne pokolenia badaczy, nie tylko Holokaustu. Ja powiem jedną rzecz, że po prostu niezwykle się też cieszę, że ten projekt pokazuje bardzo duży potencjał polskich humanistów. On jest jak najbardziej porównywalny z realizacją różnych projektów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. Także no, jeżeli chodzi o geografię wiedzy, to muszę powiedzieć, że niezwykle to jest ważne, ponieważ on się jakby wpisuje w te tendencje, najnowsze tendencje badań humanistycznych i oczywiście takich transdziedzinowych, łącząc humanistykę z badaniami nauk ścisłych, z kryminalistyką, geografią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że jedną z takich najciekawszych rzeczy i bardzo bym chciała sama o tym napisać, to znaczy o tym, że ten projekt reprezentuje coś takiego, taką tendencję w badaniach humanistycznych, którą można określić mianem humanistyki terenowej.
To znaczy humaniści idą w teren, ci, którzy do tej pory siedzieli w tekstach, tak, bo to o to chodzi, wiele osób z Państwa do tej pory robiło badania typowo literaturoznawcze i w tym momencie jakby jesteście Państwo zmuszeni, żeby iść w teren, robić badania etnograficzne, efekt jest fantastyczny, wymaga na pewno niezwykłego wysiłku uczenia się tych badań, ale jest to niesamowity skutek. No i oczywiście poszerzenie bazy źródłowej jest niezwykle ważne. Ta różnorodność daje niesamowite efekty. To tylko tak na początek. Natomiast ja nie chcę zbyt długo tutaj mówić, natomiast mam jedno konkretne pytanie do pani profesor Syndyki i w ogóle do państwa. Ponieważ na samym początku swojej książki pani profesor Syndyka mówi o tym, że ten projekt wpisuje się w Polską Szkołę Badań nad Zagładą i to jest jakby moje pierwsze pytanie, to znaczy co to jest takiego Polska Szkoła Badań nad Zagładą, ponieważ no, w grupie, w której ja pracowałam, myśmy użyli też takiego pojęcia krytyczne studia nad Holokaustem w Polsce i w związku z tym moje pytanie jest takie, jak Państwa projekt wpisuje się w te właśnie krytyczne badania zagłady w Polsce i jaka jest jego rola w rozwijaniu tych badań i jakie Państwo sobie stawiacie cele, tak? Bo to jest jednak, to jest pewien projekt, ale wszyscy Państwo pracujecie w tych szeroko rozumianych badaniach Holokaustu, zatem bardzo bym była jakby ciekawa, gdyby tą dyskusję nad tymi książkami ująć tak właśnie szeroko, w jaki sposób ten ważny projekt współtworzy te właśnie krytyczne badania holokaustowe w Polsce, przez które ja rozumiem te nowe badania, tak? To znaczy właśnie posiłkujące się tymi najnowszymi tendencjami w badaniach humanistycznych, no ale także krytyczne od strony właśnie takich, no właśnie nie uprawiania takiej polityki wstydu, tak? Więc to jest jakby bardzo ważne i powiem też dlaczego to jest ważne z mojego punktu widzenia, ponieważ ja mam wrażenie, że przynajmniej holokaustowe badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, one, jeżeli chodzi o polskie badania, one bardzo lubią powoływać, badacze amerykańscy bardzo lubią powoływać się na takie badania, które pokazują, że w Polsce jakby dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o badania źródłowe. Jeżeli chodzi o badania źródłowe, jakby publikacje, świadectw i tak dalej, natomiast jakby jeżeli chodzi o ogólną atmosferę uprawiania jakby badań zagłady, to bardzo często poszukuje się takich elementów, które utwierdzają badaczy w tym, że my tu jesteśmy jakby krajem, który bardzo, bardzo chciałby pokazać, że Niemcy, bo naziści mają główną winę za jakby mordowanie Żydów, a Polacy tutaj pomagali i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie ten projekt jest o tyle ważny, o ile właśnie wpisuje się w te nowe badania, a jako taki, jeżeli te prace będą opublikowane w języku angielskim, ma szansę, żeby jakby pokazać różnorodność badań zakłady, tak? No bo te badania prowadzili także IPN w zwyczajny sposób. I żeby pokazać, że one są właśnie krytyczne. Mi osobiście na pewno pani profesor Syndyce też zależy na tym, żeby ten wymiar, żeby ta wizja badań zagłady nie była taka jednostronna. Ponieważ tak jak powiedziałam, ja mam bardzo często wrażenie, że badacze no, bardzo lubią wkładać polskie badania w taką jakby w taki jakiś boks, który jakby pokazuje nas jako pewien zaścianek intelektualny, z którego można, jak powiedziałam, czerpać inspirację, to znaczy inspirację nawet nie, tylko czerpać, jeżeli chodzi o badania źródłowe, natomiast jeżeli chodzi o pewne koncepcje, podejścia badawcze, to już mniej. Także moje pytanie ogólnie jest dotyczy roli państwa projektu w krytycznych studiach nad zagładą w Polsce i jego ich celów i może także dalszych planów. Dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, że po prostu jeszcze poprosimy pana Arkadiusza o wypowiedź, pytanie i zaczniemy już później rozmowę, opowiedzieć o tym. Bardzo kontrowersyjne to, co mówisz, Ewo. Ja się też pozwolę włączyć, pozwolę sobie na ten temat zabrać głos. Panie Arkadiuszu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie i za te trzy tomy. Niemniej przeczytałem tych dwóch tomów nieautorskich, całych przyznaję, ale przeczytałem dużo fragmenty i przeczytałem rozprawę pani profesor Romy Sendyki. I teraz tak, ja jestem literaturoznawcą dawnego HOM, więc trzymam się literatury i poniekąd zajmujemy się rzeczami podobnymi. Znaczy interesuje mnie w pewnej mierze literatura jako forma pamięci, natomiast państwo wyruszyli w teren i to, co przeczytałem, robi na mnie ogromne wrażenie. To jest coś, co w gruncie rzeczy mnie intrygowało, ale nigdy nie pokusiłem się ani o badania, ani o refleksję, bo zdaję sobie sprawę, mieszkając w Łodzi, która właściwie nie jest znana jako obszar rozmaitych martyrologii, wyjąwszy oczywiście getto łódzkie, o którym, mimo że w Łodzi mieszkam ponad 50 lat, to tak naprawdę zaczęło mówić się dopiero po 89 roku. To uczeń szkół. Wożony byłem, owszem, na teren getta, ale do pomnika upamiętniającego istniejące na tym terenie obóz dla dzieci i młodzieży. Więc tutaj ta cała polityka historyczna jest istotna. Druga rzecz jest taka, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Łodzi jest i do niedawna było mnóstwo masowych grobów i w okolicy Łodzi, tutaj gdzie mieszkam. One w dużej mierze są upamiętnione. Niektóre zostały upamiętnione stosunkowo niedawno, jak na przykład zagłada jeńców sowieckich, których zginęło sporo, układając tory na Olechowie. Niedawno dopiero taki skromny kamień się pojawił. I w związku z tym też, znaczy jedno, będę miał pytanie, nie tylko dotyczące jeńców sowieckich, o których nie chcę powiedzieć, że na pewno wiem, że państwo nie traktowali, bo jak mówię, nie przeczytałem wszystkich rozdziałów, ale prawdopodobnie państwo o tych rzeczach nie traktowali. Natomiast lektura jest oczywiście pouczająca i zawsze miałem świadomość tego, że żyjemy na grobach. I właściwie przyszła mi taka refleksja, bo pamiętam, jak kiedyś to był gdzieś 90 rok, w radiu usłyszałem rzecz podaną w takiej tonacji skandalicznej, że gdzieś w Niemczech ktoś na terenie jakiegoś byłego obozu zamierza otworzyć market, supermarket. Ja byłem oburzony, jak można, co oni robią. Potem zdałem sobie sprawę, że przecież większość fabryk na Górnym Śląsku i gdzie indziej to były miejsca martyrologii, no, męczenia potwornego ludzi. Gdybyśmy chcieli wszystko upamiętnić, no właśnie, czy czasami poza tymi różnymi źródłami oporu lokalnej społeczności nie jest na przykład tak, że ludzie mówią, mamy już dosyć. Znaczy ja domyślam się, że oczywiście przyczyny są inne, że toczy się tutaj walka o pamięć i że nie bardzo lubimy mieć obok, żeby z naszymi grobami sąsiadowały jakieś inne groby, które na przykład będą częściej odwiedzane i tak dalej, i tak dalej. Niedawno wracałem, bo chciałem zobaczyć nie okolice Jedwabnego, chodzi mi o Biebrzański Park Narodowy i przez przypadek przejeżdżałem przez Wiznę, która słynie oczywiście z tego batalistycznego epizodu z 1939 roku. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy w tej miejscowości ostatnio, to był taki wielki mural, nie wiem, czy państwo to widzieli, na którym jest przedstawiona egzekucja Żyda przez Niemca. I to jest jakaś forma oczywiście upamiętnienia czegoś, co się mogło wydarzać, ale to jest dla mnie taka, bym powiedział, ostentacyjna, bojownicza manifestacja tego, co w pobliżu się znajduje, czyli Jedwabne oczywiście. Więc no, jakby to powiedzieć, ta walka na pamięć, to jest to, co my widzimy oczywiście, natomiast imponujące jest to, że państwo zaczęli przyglądać się temu czemuś, co w pięknym opowiadaniu Kornela Filipowicza zatytułowany jest Krajobraz, który przeżył śmierć. Tutaj dowiaduje się bardzo wielu rzeczy, natomiast automatycznie jakby przyszło mi do głowy, że państwo poszerzają ten obszar badań, czyli zajmują się też zagładą Romów. To, co mnie zawsze przychodziło do głowy, też jest rozdział poświęcony pochówkom albo po prostu zagrzebanym w ziemi żołnierzom niemieckim.
I to mi przychodzi do głowy też, bo koło Łodzi jest mnóstwo dobrze zadbanych cmentarzy z I wojny światowej, gdzie pochowanych jest mnóstwo Niemców, albo raczej żołnierzy armii niemieckiej. Tam sporo też jest nazwisk polskich. Po drugiej stronie jakby tam dzielę. Zresztą tam jest coś takiego tutaj koło Łodzi, że wspólnie sobie grzecznie obok siebie leżą pochowani niemieccy żołnierze i rosyjscy, jedni drugim nawet te cmentarze organizowali w czasie batalii w 1914-15 roku tutaj koło Łodzi. Natomiast czytając te książki, przyszło mi do głowy, a gdzie są ci pozostali Niemcy z Wehrmachtu, z II wojny światowej? Przecież poginęło ich tutaj mnóstwo. Domyślam się, że na Opolszczyźnie łatwiej natrafić na jakieś groby, ale poza tym jeszcze oczywiście na Mazurach, to tutaj koło Łodzi ja nie znam takich miejsc w ogóle, ani nawet nie słyszałem o nich, że gdzieś tutaj przecież musieli być Niemcy zabici. Nie wiem co z tymi Niemcami, o których Tadeusz Różewicz wspomina, którzy stali się inspiracją dla niego do tej metafory o furgonie ludzi porąbanych na rzeź, których on widział walających się w alejach Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Gdzie ich pochowano, nie wiem tego oczywiście. Ale nie tylko o tych Niemców chciałbym zapytać, czy Państwo mają jakąś wiedzę, czy chcieliby jeszcze analizować te niechciane miejsca, tak, pochówku, ale interesowałyby mnie też groby jeńców sowieckich, tym, których Państwo chyba nikt z Państwa nie badał, których mamy coraz, znaczy nie powiem, że coraz więcej, one po 56 roku były dbane. W tamtym roku byłem w Szebniach, to jest to miejsce, czy właściwie w Bierówce, związane ze słynnym wierszem Szymborskiej, obóz głodowy pod Jasłem. W tym roku byłem na terenie cmentarza, zadbanego zasadniczo, bym powiedział, w Suwałkach, gdzie prawdopodobnie pochowanych jest około 40 tysięcy jeńców. Tutaj dodam, że też w naszej jakby tej pamięci dotyczącej grobów, pochówku, ci żołnierze sowieccy tak istnieją słabo dosyć, bym powiedział. I tu jeszcze jedną uwagę miałbym, bo pani profesor Domańska wspomniała, że polska humanistyka nie jest zła. Jakby nie mam co do tego wątpliwości, bo jak przez chwilę zajmowałem się jeńcami sowieckimi w literaturze polskiej, to natrafiłem na książkę Szymona Dattnera poświęconą sowieckim jeńcom wojennym, która była tłumaczona na angielski, ale ja nie widzę śladów jej recepcji na Zachodzie. Może była kiepska dystrybucja, to jest książka z lat 60. Natomiast od Dattnera mogliby się uczeni na Zachodzie uczyć bardzo wielu rzeczy, bo ta książka ma nie tylko walory informacyjne, źródłowe. To jest po prostu znakomita książka, o której się wspomina między innymi z rozdział poświęcony kobietom jeńcom, o których na Zachodzie, no dzisiaj to się może coraz więcej oczywiście mówi, bo po Snyderze zaczęto wreszcie dostrzegać, że jakaś wojna też tutaj się toczyła i miała ona bardziej radykalny wyraz niż na Zachodzie. Pytałbym też, bo właściwie na zasadzie pytanie, bo nie mam takiej wiedzy, o niektóre pochówki ofiar osób chorych, psychicznie upośledzonych. Kobierzyn jest na terenie dzisiaj już Krakowa. Jest ta zbrodnia w szpitalu w Chełmie, gdzie w rowach właśnie zasypano ludzi, których pomordowano w krótkotrwającej egzekucji. Więc tutaj, ponieważ te państwa badania mają taki, no, komparatystyczny, można by powiedzieć, wymiar, to chciałbym zapytać, czy są jakby perspektywy, czy ktoś ewentualnie chciałby zająć się także tymi innymi ofiarami, które słabo widać, bym powiedział, w tym pejzażu, znaczy krótko mówiąc, nie zostały one poza może jeńcami sowieckimi że pochowane, czy w ogóle, prawda, nie mają grobów, albo nie wiemy nawet tego, albo może gdzieś te groby są na terenie, powiedzmy, jakichś szpitali psychiatrycznych, choć wiemy, że wiele osób wywożono do lasów. Tutaj pan Mikołaj Smykowski jest z Poznania, więc te rzeczy pewnie zna, bo pan się zajmował, jeśli się nie mylę, Lasem Żuchowskim. No wiadomo, że to komando, zanim zaczęło wywozić ludzi do Lasu Żuchowskiego, wywoziło ich, mówię o pacjentach szpitali psychiatrycznych z Wielkopolski, czy też kraju Warty, po lasach, i to mordowali ich w sposób, no, eksperymentując różne sposoby mordu. Więc o to chciałbym zapytać, czy Państwo będą próbowali poszerzyć perspektywę jeszcze w tym kierunku? To na razie tyle, dziękuję bardzo.
Nie ma pan mikrofonu. Już mam, mam. Dziękuję bardzo. I teraz mam takie pytanie. Panie Jacku, panie Mikołaju, czy chcielibyście się dorzucić teraz, ale w postaci jakichś takich autopytań może, no, do tej rundy, którą ja pozwoliłbym sobie zamknąć, skończyć rundę pytań jeszcze jakimiś pytaniami czy uwagami, a potem rzeczywiście otworzylibyśmy już taką dyskusję. Jak panowie sądzą? W chwili obecnej nie, dziękuję bardzo. Okej, okay. Panie Jacku? To znaczy, ja chciałbym tylko powiedzieć, że czuję się trochę niezręcznie, biorąc udział w tej dyskusji, dlatego że do udziału w tej dyskusji zaprosiła mnie profesor Ewa Domańska, w związku z tym, że wspólnie z Mikołajem Smykowskim rozwijamy ten projekt historii środowiskowej zagłady. Natomiast równocześnie czuję się związany z zespołem, który pracował nad tymi książkami, ponieważ ponad 3 lata czasu zajęło nam stworzenie tych książek. I może to, co chciałbym dodać od siebie, na razie z perspektywy uczestnika tych badań, współwykonawcy w tym projekcie, to to, że z mojej perspektywy ten projekt przede wszystkim był eksperymentem. Mi jest bliska idea laboratorium humanistycznego i wydaje mi się, że praca nad tym projektem była pewnym uosobieniem takiego laboratoryjnego trybu pracy. Teren był dla nas swego rodzaju miejscem eksperymentu. Spodobało mi się to określenie, które profesor Domańska zaproponowała, a mianowicie humanistyka terenowa. My wychodziliśmy w teren i w tym terenie testowaliśmy różnego rodzaju koncepcje, kategorie, teorie. Ten projekt edukacyjny, animacyjny, o którym Ola Janus wspomniała, który wydarzył się w Radecznicy, to również był swego rodzaju eksperyment, ale też to, co dla mnie było istotne w trakcie pracy nad tym projektem, to wydaje mi się ciągle niepopularny, przynajmniej w polskiej humanistyce, tryb pracy oparty na współpracy. To znaczy jednak w polskiej humanistyce wciąż nieczęsto zdarzają się teksty pisane przez wielu autorów. Może przez 2 autorów to jeszcze jak gdyby jest spotykane, natomiast w tomach, o których rozmawiamy, mamy nawet teksty pisane przez 3 autorów i rzeczywiście praca nad tym projektem to była praca zespołowa. Tutaj była mowa o tym, że koleżanki czy Roma Sendyka, Ola Szczepan, Maria Kobielska, Kinga Siewior, dla nich jak gdyby to doświadczenie wejścia w teren było takim nowym doświadczeniem. Ja miałem jak gdyby swoje doświadczenia terenowe wcześniej, więc z ciekawością to obserwowałem, w jaki sposób uczymy się od siebie pewnych metod, ale kiedy mówię o współpracy, to też chciałbym wspomnieć o tym, co ja wyniosłem z tego projektu, a mianowicie na przykład ja jak gdyby byłem etykietowany w tym projekcie jako kulturoznawca i właśnie specjalista od historii środowiskowej. Natomiast to, czego ja się nauczyłem w tym projekcie od koleżanek, które no, w jakiś sposób utożsamiają się z filologią, to jest pewna wrażliwość na język, pewna wrażliwość na słowo. I ja nauczyłem się na przykład pracując nad tym projektem, aby częściej sięgać do różnego rodzaju słowników, także dawnych, języka polskiego i tam szukać genealogii, tam szukać etymologii pewnych słów. Więc pod tym względem jak gdyby to też była dla mnie ciekawa i kształcąca współpraca. I też jak gdyby nie mam wątpliwości co do tego, że ten projekt miał taki interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny charakter, zarówno jeśli chodzi o przekraczanie pewnych granic w humanistyce, jak i tych granic między humanistyką a sztuką, ponieważ
to, co ja z tego projektu wyniosłem i co bardzo w tym projekcie doceniam, to jest możliwość współpracy z artystami, bo mieliśmy okazję konsultować nasze pomysły ze wspomnianą już Karoliną Grzywnowicz, ale też z tego, co pamiętam, spotkaliśmy się z Susan Szupli, spotkaliśmy się z Anią Zawadzką i za każdym razem jak gdyby też te kontakty artystyczne, one w jakiś sposób poruszały naszą wyobraźnię. Dziękuję. Dziękuję. To ja sobie pozwolę skończyć paroma uwagami i pytaniami tę rundę i wtedy już oddam głos Państwu i będziemy dyskutować. Więc ja w telegraficznym skrócie po prostu, tylko w takich punktach powiem, że no ten ogromny projekt, on ma dla mnie wartość również pozanaukową. Jest niezwykle ważny, niezwykle, powiedziałbym, no właśnie, no awangardowy, nowoczesny w tym łączeniu intertransdyscyplinarnym, w jakimś otwarciu się na działania artystyczne i w ogóle na działania, na tą performatywność, prawda? Mówiliście Państwo o tych jakichś praktykach, jakichś tam eksperymentach, działaniach w szkole, animacjach jakichś, to jest wszystko super ważne. Natomiast dla mnie ten projekt ma ogromny walor pozanaukowy, moralny, egzystencjalny, powiedziałbym, bo on dotyczy tej ziemi, on dotyczy tej ziemi, po której my stąpamy i na której żyjemy i odkrywa to, czego właśnie dotyczy tego, ten projekt, czego nie chcemy wiedzieć, nie umiemy pamiętać i tak dalej, i tak dalej, a co jest, co jest. Bardzo ważna, wydaje mi się gdzieś w pewnym momencie wpleciona uwaga Romy Sendyki, że nie chodzi o pustkę, nie chodzi o tutaj kolejne celebrowanie pustki, braku, nieobecności po zagładzie. Chodzi właśnie o pokazanie jakiejś niezwykle silnej, intensywnej obecności. Obecności ofiar zagłady, które są tu i teraz z nami, prawda? Których szczątki są z nami. I rozpoznanie tych relacji właśnie między trupem i tymi, którzy wokół tego zagrzebanego, bo przecież nie pogrzebanego trupa, żyją, chodzą, uprawiają ziemię, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jest fantastyczne w sensie po prostu jakiegoś takiego niezwykle odważnego sondowania naszej ludzkiej kondycji i powiedziałbym tak, polskiej kondycji, bo to jest również bardzo ważny projekt odsłaniający takie powikłania polskiej tożsamości, postholokaustowej, prawda, najogólniej mówiąc. Więc to jest taka dla mnie zasadnicza wartość, oprócz tych wszystkich naprawdę poznawczych, fantastycznych, naukowych, metodologicznych wartości tego projektu, co dla mnie jest też ważne. No, dla mnie jest niezwykle ważne to, co ta deklaracja Romy Sendyki, która mówi, że uprawia tą metodę próbującego myślenia. No, to mi się strasznie podoba. To mi się strasznie, ja się zastanawiam, ja jakby bezwiednie, no też staram się to już od jakiegoś czasu robić, no. I uprawiać coś, do czego mnie Ewa Domańska też przekonuje i namawia, slow science i metoda próbującego myślenia, pytań, wycofania się, wariantowości, nierozstrzygalności, prawda? To jest perspektywa tej humanistyki, którą ja jakby chciałbym uprawiać. Jeszcze jedna sprawa, kolejna, moja fascynacja kartograficzna tutaj znajduje fantastyczne odzwierciedlenie w tym projekcie w ogóle, prawda? W tych nekrokartografiach. Szalenie mi się to podoba i mam już konkretne pytanie, czy Państwo, bo jakby nie do końca się tego doczytałem, albo może nie uchwyciłem, czy Państwo myślą o takim cyfrowym również opracowaniu tej kartografii. Mówię o tym dlatego, że
No my tutaj w naszym zakładzie z obecnym tutaj Bartkiem Krupą, Dorotą Krawczyńską oraz z zespołem Nowej Panoramy Literatury Polskiej, tym działem humanistyki cyfrowej Instytutu Badań Literackich, no pracujemy od kilku lat nad takim atlasem cyfrowym literatury zagłady i taki pilotażowy projekt już od właściwie półtora roku prawie chyba, czy więcej, wisi na stronie tej naszej Nowej Panoramy Literatury, można na niego zajrzeć. Złożyliśmy projekt duży na rozwinięcie tych działań, czekamy na ostateczną odpowiedź, więc to jest dla mnie bardzo super ciekawe. Dorzucę jeszcze, bo może jakoś to zainspiruje Państwa. Darek Stola podczas jakiejś tam rozmowy użył bardzo ciekawego konceptu, pewnego terminu powiedziałbym, mianowicie izomorty. Wykreślenie mapy właśnie tego, co Państwo robicie, prawda? Tej kartografii zagłady, prawda? Wykreślenie tego, tej topografii zabijania, prawda? I jakby użycie do tego izomortów, prawda? Macie znakomite dane empiryczne, prawda? Konkretne. Nie są to jakieś domniemania, tylko macie badania terenowe i może udałoby się w jakiś sposób skonstruować tego typu mapę, która by pokazała właśnie topograficznie na kartograficznym odzwierciedleniu, na podkładzie kartograficznym, jakby tą gęstość właśnie miejsc, czy raczej nie miejsc, prawda? Więc to jest taka. A jeszcze jedno pytanie, czy pewna propozycja, nie, jeszcze jedna uwaga. No bardzo mi się podobał rozdział z książki Poza obozem dotyczący miejsc, które straszą. W ogóle ta książka, ja już się w tej chwili koncentruję tutaj na książce Romy i formuła tytułowa Poza obozem jest niezwykle nośna według mnie, niezwykle energetyczna znaczeniowo i świetnie jakby realizuje to, co jest istotą tego projektu, wybieganie poza utarte, rozpoznane miejsca, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są jakby już usytuowane, umocnione, jakby skonwencjonalizowane w naszej wyobraźni i wychodzimy poza obóz i tam jest morze, tam jest po prostu całe mnóstwo tego wszystkiego. Ale jeden z rozdziałów dotyczący właśnie strachu mnie zastanowił i tutaj mam takie polemiczne jakby wątki, ale to tylko wskażę, ten strach jest również przetransponowywany przez ciebie, Romo, w takie jakby formuły właśnie no, nawiedzenia, prawda? Te miejsca są nawiedzone, no i odnosi się kilkakrotnie do Muranowa, pokazujesz relacje, prawda, ludzi, którzy jakby odczuwają takie nawiedzenie na tym Muranowie, no i taki dyskomfort, mają doświadczenie tego niesamowitego freudowskiego właśnie. No ale jakby na drugim biegunie tego typu myślenia jest kicz i komercja. Duchy muranowskie są z jednej strony przewrotnie, groteskowo pokazane w tej sztuce Sylwii Hutnik, prawda? No ale z drugiej strony są niemiłosiernie eksploatowane jako, no tak jak te posążki czy figurki Żyda z pieniążkiem. No po prostu nie widzieć czy nie odczuwać duchów na Muranowie dzisiaj to wstyd, prawda? Jest taki film z tego roku izraelski, Hena Shelacha, pod tytułem Muranów. On był pokazywany na Docs Against Gravity Festival i na festiwalu Żydowskie Motywy. Nazywa się Muranów. No i to jest po prostu żenujące. To jest żenujące, jak ci ludzie z Izraela tam przyjeżdżają, niczego nie rozumieją z tego, co się tam na tym terenie
podnetowym działo i po prostu rozmawiają i wydobywają od dzisiejszych mieszkańców jakieś opowieści, że tu lampa się porusza, że albo gaśnie, albo że jakaś szklanka, albo że drzwi trzaskają, no i że po prostu Muranów jest nawiedzony duchami. Więc z jednej strony to nawiedzenie, o którym piszesz, jest jakby znamieniem, jednym ze znamion tych miejsc, które straszą, tych nie miejsc, tych strasznych, właśnie takich niesamowitych w sensie freudowskim miejsc, no ale z drugiej strony musimy pamiętać, czy tam analizujesz oczywiście jeszcze inne przykłady literackie, Ostachowicza i tak dalej, ale musimy pamiętać, że na drugim biegunie jest kiczy komercji i że to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Strasznie przyjemnie i wygodnie usadowić się razem z duchami na Muranowie i kontemplować swoją wrażliwość właśnie na to, co tam się działo, poprzez właśnie rozmowę z duchami. To jest to, co na razie chciałem powiedzieć. I w takim razie otwieram dyskusję. Padło kilka konkretnych bardzo pytań, także może zacznijmy prób odpowiedzi na te pytania. Bardzo proszę. Nie wiem, kto zacznie. Może ja spróbuję uporządkować tę masę pytań, które były tak ciekawe, że właściwie każde z nich mogłoby nas teraz zająć na dłużej, więc jeżeli dobrze ponotowałam, to jest, musimy się zastanowić przez chwilę nad kwestią ontologiczną, to znaczy czym są te obiekty. Wspominałeś, Jacku, kwestię pustki. Była też mowa o tym, profesor Morawiec pytał o typy jeszcze innych możliwych pochówków, które można by było badać, więc i o granice, tak? Granice wyznaczania tych kolejnych zobowiązań. I jak dalece jeszcze musimy się posunąć, ile jeszcze trzeba zrobić. Więc to by była pierwsza część, jak rozumiem, pierwsza grupa tych problemów. Druga część pytań chyba dotyczyła naszych metod i działań, czyli powiedzmy była epistemologiczna i tutaj byłaby kwestia, chciałabym się też odnieść do kwestii laboratorium humanistycznego, o którym świetnie Jacek przypomniał i może też o tym dwie rzeczy, dwa słowa wspomnieć. No i kwestia kartografii, tak, tutaj może tę kwestię poproszę, żeby Ola, może Olu, ty będziesz chciała to opowiedzieć dokładniej, natomiast kwestie duchów na Muranowie i tych spektrograficznych kwestii, ja bym chętnie poprosiła Olę Janus o to, żeby może jako warszawianka zrelacjonowała nam co o tym myślisz, zwłaszcza, że praca z artystami też na tym polegała, prawda, na Biennale Warszawa, żeby przełamywać tę spektralność w stronę materialności. Myślę, że to jest, może nam się uda to jakoś wysłowić, a ja w takim razie szybko, żeby można było jeszcze dużo tutaj powiedzieć, zacznę od tych kwestii ontologicznych. To jest dla mnie absolutnie pierwszorzędna rzecz, o której wspomniałeś, Jacku, to znaczy odżegnanie się od takiego założenia, że mamy do czynienia w Polsce z pustką po Żydach. To jest sformułowanie, które przyjechało do nas. Ono jest zbudowane na podstawie doświadczenia jednak zewnętrznego, bo ktokolwiek tu mieszka wie dobrze, że tej pustki nie ma, to znaczy są rzeczy, miejsca, domy, konkretne kawałki terenu, obiekty, ubrania, poduszki, tak, i ciała. Tak. Ktokolwiek tu mieszka wie dobrze, że to jest metafora albo może nie dopuszcza do siebie tej świadomości, ale wystarczy chwila zastanowienia i jest jasne, że to jest metafora. Natomiast jeżeli się poddali temu, tej urokowi, jakby też produktywności tej kwestii pustki, nieobecności, bardzo chyba długo polska humanistyka dobrze współpracowała z tym trendem, który się rodził jednak dzięki wizytom naszych zachodnich kolegów w Polsce. Tutaj dołączam do kwestii, o którą pytała profesor Domańska, o te różnice, czy też możliwości, które mamy tutaj, mając to najbardziej rozwinięte doświadczenie zagłady, by korygować, dopowiadać, przetwarzać, jakby żądać swojego głosu w ogólnym globalnym dyskursie.
zagładowym. I absolutnie się z nią zgadzam, że tutaj zasoby archiwalne, które są niewyzyskane przez zachodnią humanistykę, ponieważ są w złym języku, w instytucjach, które są niezdigitalizowane, trzeba by było przyjechać, nie wiem, siedzieć w Dorpacie i czytać w jakiejś małej rawie ruskiej drobiazgi, tak, wyszukiwać w ukraińskich albo w białoruskich archiwach jakieś, prawda, nieznane jeszcze dokumenty, a potem jeszcze je tłumaczyć, między sobą współpracowników tłumaczy, którzy są w stanie opanować tę mnogość języków słowiańskich, które tutaj wzięły udział w tym całym przedsięwzięciu, w tym całym wydarzeniu. Więc oczywiście mało kto to robi, ale są tacy badacze, którzy to robią i chyba już w tej chwili nie ma wyjścia po Wendy Lauer, po Omerze Bartowie. Myślę, że już jest jasne, że nie można prowadzić dalej badań holokaustowych po prostu za pomocą archiwów amerykańskich, izraelskich, oralnych i wideo, i zasobów niemieckich, że tu nie ma wyjścia, trzeba zacząć pracować w archiwach środkowej Europy. I to jest bardzo dziwne, że to właśnie następuje, to przesilenie następuje dopiero 30 lat po tym, kiedy do tych archiwów badacze zachodni zaczęli mieć dostęp. I ono jest oczywiście wciąż jeszcze tezą, propozycją. To jeszcze nie jest tak, że ława, że ta masa badaczy ruszyła i bada w naszych archiwach, uczy się polskiego i bada zagładę. Już jest coraz więcej tych badaczy, ale tak jeszcze nie jest. I rzeczywiście jest ważne, żebyśmy z naszym głosem wychodzili i oponowali. Więc ja widzę wśród polskich młodych badaczy tę samą tendencję, która gdzieś nas połączyła w tym zespole. Myślę na przykład o Janku Borowiczu, czy Luizie Nader, czy Piotrze Słodkowskim, którzy zwracają uwagę na materialność tego, co zostało po zagładzie. I z tego, że tu jest tutaj nadmiar śladów, którymi sobie nawet nie umiemy jeszcze dobrze radzić, mimo tak rozbudowanych narzędzi. Więc nie pustka, ale nadmiar, i z tym założeniem myślę, że można zrobić więcej, bo na przykład przychodząc na takie miejsca, które my badaliśmy, jeżeli powiemy o nich, to tutaj po prostu jest pustka, tak, tu nic nie ma, to nie zauważymy właśnie tego, co bada na przykład historia środowiskowa, tak. Znaczy zignorujemy fakt, że jest tutaj pewna przestrzeń materialna, przestrzeń ekologiczna, która ma w sobie pewien potencjał archiwizujący przeszłe wydarzenia, i można zadać bardzo poważne pytania z konkretnymi skutkami naukowymi. I w kwestiach ontologicznych jeszcze musimy się wytłumaczyć z tych wyborów miejsc. Żeśmy się chcieli skupić na miejscach zagładowych, ale mieliśmy świadomość, że musimy sprawdzić, czy różnica etniczna jest czynnikiem w tym zaniedbaniu i odsunięciu tych obiektów terenowych od życia współczesnych społeczności, które są sąsiadami takich miejsc. Dlatego dobraliśmy jeszcze takie obiekty kontrolne, jak właśnie ten pochówek żołnierzy niemieckich. I od razu dopowiem, że są dwie fundacje, które są finansowane przez oficjalne źródła niemieckie, które od lat po prostu działają na polskim terenie, i jeżeli jest informacja o tym, że znaleziono na przykład przy wykonywaniu drogi, albo ktoś przyznał się, że ma właśnie gdzieś jakąś mogiłę z czasów wojny, zdarzały się takie historie w prasie opisywane, że po prostu, że jakiś taki akt samoobrony był ukrywany dość długo przez rodzinę po to, żeby się nie narażać, i po latach odsłaniany jest grób nie tylko Żydów, ale także na przykład żołnierzy niemieckich. Takie pochówki są natychmiast przenoszone przez ową fundację na teren kilku wyznaczonych na terenie Polski cmentarzy wojskowych niemieckich. Więc dlatego groby niemieckie są jakby mało nagłośnione, mało skomplikowane, dlatego że jakby jest system, który natychmiast reaguje w przypadku pojawienia się informacji na ten temat. Groby radzieckie zostały w dużej mierze uporządkowane za czasów PRL-u. Na pewno jeszcze znajdują się takie, które nie są uporządkowane, i ogromnym problemem jest oczywiście traktowanie tych cmentarzy radzieckich, czy to żołnierzy, czy jeńców. Wiem, że Wojciech Wilczyk teraz fotografuje te cmentarze, więc mam nadzieję, że ten temat się otworzy. Ale zgadzam się, że absolutnie jest tutaj jakiś rodzaj wyparcia, takiego właśnie, nie wiem, fobii antykomunistycznej, razem z którą ginie pewien temat. Kwestie osób chorych psychicznie, żeśmy szukali przykładu. Mieliśmy nawet taką okazję pracy w Lublińcu podczas jednej ze szkół letnich organizowanych przez Ryszarda Nycza i szefów studiów doktoranckich, która się właśnie odbywała na terenie jednego z zakładów dla umysłowo chorych, też w pobliżu, i próbowaliśmy rozeznać, czy w okolicy znajduje się taki właśnie obiekt zapomniany.
nie znaleźliśmy dobrego przykładu, ale to jest na pewno jedno z takich miejsc, które jest z takich problemów, które należałoby tu pociągać, szukać dalej. Natomiast pytanie o granice upamiętnienia jest absolutnie zasadnicze i ono często pada, też często padało między nami, dlatego że można bardzo łatwo takiemu projektowi jak nasz zarzucić pewną obsesję upamiętniania, tak, że nie ma granicy, tak, że tak jak mówił Beniamin, każdy fragment ulicy jest miejscem morderstwa, tak. W związku z czym moglibyśmy upamiętnić w tym kraju dosłownie każdą pięć ziemi. W tym opowiadaniu ekipa Antygona, które było dla nas bardzo ważne, jest taka tyrada jednego z aparatczyków, których spotyka bohater i ten działacz mówi, że musimy skończyć z tym traktowaniem Polski jako cmentarza Europy. My mamy tutaj po prostu cmentarze. Tak? I okazuje się, że nie ma ucieczki od tautologii, tak? Że ten teren naszego kraju jest terenem działań wojennych, zostawił bardzo poważne skutki i jest gdzieś granica, ta granica upamiętnienia jest nieustannie negocjowana, to znaczy ona jest społecznie wyznaczana i wraz ze zmieniającą się wrażliwością może być przesunięta w jedną albo w drugą stronę, tak? Więc ja nie sądzę, żeby nasz projekt był na przykład projektem wzywającym do jakiegoś niezwykle pieczołowitej odpowiedzi, natomiast na pewno do czego wzywa, to wspierania tych, którzy odpowiadają na wezwanie takich miejsc, które się nagle znalazły, czy też dzięki szczególnie fortunnym zbiegom okoliczności, czy też rozwojom sytuacji, znalazły się w obszarze wrażliwości, czyli na przykład po 89 roku ponownie w tym obszarze wrażliwości znajdują się Żydzi i nagle są odpominane różne miejsca. To odpominanie ma oczywiście wiele, wiele skutków, ale żeby znowu użyję tego opowiadania ekipy Antygona Grynberga, bo ono się zaczyna takim mało znanym wierszem Jerzego Waleńczyka, który ma takie, tam są takie dwa niesłychane wersy. I to jest chyba to coś, co motywuje teraz wielu, wielu ludzi i może ten projekt dobrze się wysłowi, jeżeli powiem, że ten projekt był po to, żeby wspierać takich, którzy mają ten odruch. I te dwa wersy brzmią tak. Ekshumowani, przyjdę do was. Ekshumowani ci, którzy byli niegdyś ekshumowani, ekshumowani, którzy mają być ekshumowani, powinni być ekshumowani, przyjdę do was. Tak? Są tacy, którzy poddają, jakby wysławiają, podejmują działania, które to realizują i nie mają zbyt wiele wsparcia, mimo że teoretycznie istnieją narzędzia i prawne, i finansowe, by ten cały proces był prosty, tymczasem prosty nie jest, więc on rzeczywiście mieści się w jakiejś przestrzeni obowiązku, wezwania i myślę, że tutaj też nie będę odległa od inspiracji pracami Ewy Domańskiej. Humanistyka może być zaangażowana i może odpowiadać na takie wezwania, na takie potrzeby tych, którzy podejmują się tych absolutnie podstawowych prac. Więc mam nadzieję, że cokolwiek wspomogliśmy i że się jakoś przydajemy. O epistemologii i czyli o naszych praktykach może jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Ja tylko powiem słówko, że Jacek wspomniał kwestię laboratorium, którą budował z Aleksandrą Kili i Dorotą Wolską, którą też chciałabym tu wspomnieć. I to jak nam wytłumaczył działanie laboratorium, dało nam nagle, mam wrażenie, dużo swobody, bo to jakby uświadomiliśmy sobie, że mamy prawo powrotu, że mamy prawo ponowienia pewnych działań. My wracaliśmy do Radecznicy kilkukrotnie. Mogliśmy powtórzyć nasze pytania, spotkać się jeszcze raz z tą samą osobą. Dawaliśmy sobie czas na to, żeby wrócić do pytań czy do jakichś kwestii, których nie do końca czuliśmy, że złapaliśmy że dotarliśmy do sedna. I ten pomysł zbudowania takiej bezpiecznej sfery wymiany i tej pracy zespołowej również, o której Jacek wspomniał, tego, że mogliśmy się za siebie nawzajem uczyć. To w humanistyce jest chyba rzadkie, że przychodzi się do projektu z założeniem, że ja się mam dużo nauczyć, tak?
że przede mną jest nabranie kompetencji, dopiero zrealizowanie pewnego projektu. I dla mnie to było ogromnie ciekawe, to ile się nauczyłam od moich kolegów, jak ciekawe jest przyjęcie metodologii nauk społecznych i zaangażowanie ich do pracy humanistycznej. Bardzo również ważne było to, co nam powiedzieli eksperci, bo tych języków i umiejętności, czy też praktyk otrzymaliśmy wiele, a także spotkanie z artystami, którzy mają swój własny wewnętrzny, niewysławiający się zawsze dyskursywnie, bo prawda, oni pracują często metodami zupełnie się niedyskursywizującymi, ale właśnie dzięki temu oni mogli odpowiadać skutecznie może niż inni na te niedyskursywizujące się problemy, które są wokół tych miejsc, w których nie da się wypowiedzieć, tak? Które się przekodowuje na jakieś fantastyczne historie, czasem o duchach, a czasem o innych sprawach. I chcę jeszcze wspomnieć aktywistów. Ludzi, którzy są tam na miejscu, którzy są takimi oddolnymi naukowcami, którzy sami się nauczyli praktyk historii czy archiwizacji. I są naprawdę na pierwszej linii frontu, pracując w bardzo trudnych warunkach, bardzo często ostracyzmowani przez swoje własne środowiska. I to była grupa, która nam udzieliła niesłychanie szczodrej pomocy. Nauczyła nas nie tylko języka, ale też dostrzegania pewnych drobiazgów, które widzi tylko ktoś, kto zna dany teren niesłychanie dokładnie, ponieważ w nim żyje. My byliśmy gośćmi, natomiast oni nam udzielili wzroku mieszkańców. I mam nadzieję, że odpowiedzialnie użyliśmy tego, co dostaliśmy. Więc tu może zatrzymam się i oddam głos moim koleżankom, żeby wypowiedziały Jackowi może, który też chciałby jeszcze może coś dodać. Bardzo proszę. Nie wiem, pani Olu, panie Jacku. Dobrze, to w takim razie ja przejmę pałeczkę na chwilę. Więc ja bym się chyba chciała odnieść na początku do takiego wątku, który pojawił się w tych wszystkich trzech komentarzach. Profesor Domańska mówiła o tej humanistyce terenowej. Profesor Morawiec opowiedział o swoim doświadczeniu właśnie niewidzenia getta w Łodzi. I profesor Leociak mówił o tym, że to jest badanie tej ziemi. I wydaje mi się, że to te trzy uwagi bardzo, bardzo rezonują z tym, co wydarzyło się w tym projekcie i tego, co można by było tutaj systematyzować. To znaczy doświadczenie właśnie badania miejsc pamięci zawsze się łączy z jakąś taką przestrzenną dezorientacją, to znaczy tych miejsc właściwie nie sposób znaleźć, zawsze trzeba posługiwać się jakąś dodatkową wiedzą właśnie, pytać świadków, ktoś w końcu pokazuje, ale zawsze musimy mieć świadomość takiej relacyjności tego gestu, to znaczy ktoś mówi, że to tu, ale ciężko to tak ostatecznie potwierdzić, często nawet archeologiczne badania nie do końca mogą dać nam te taką rękojmię forensyczną. I to jest właściwie fascynujący temat i wydaje mi się, że też nawet pojawia się właśnie w ekipie Antygona, prawda? To znaczy oni nie mogą znaleźć ostatecznie, prawda, tych ciał pod koniec opowiadania. To znaczy, że żyjąc właśnie w tym, na tej ziemi, gdzie jest tak dużo ciał i tak dużo przeszłości, często musimy właściwie opierać się na takich performatywnych sposobach jakby radzenia sobie z tym dziedzictwem. I równocześnie wydaje mi się, że właśnie ta cecha polskiego krajobrazu, który jest taki kodowany podwójnie, to znaczy wszystko, co wygląda zupełnie niewinnie, okazuje się zwykle mieć drugie dno. To też jest właśnie element takiego nas, badaczek, jako użytkowniczek tej poludobójczej przestrzeni. Tak lubię o nas myśleć, że właśnie my jesteśmy użytkowniczkami tej przestrzeni i stąd wynikają nasze różne obowiązki, ale też różne takie umiejętności, które na przykład można by było zareklamować jako należne nam tutaj. I tutaj myślę o uwadze profesor Domańskiej właśnie o tym, jak wygląda krytyczna
na refleksję o zagładzie. Ja myślę właśnie o takich dekolonialnych badaniach nad zagładą, to znaczy takim wykorzystują właśnie taką bardzo lokalną, ale też samoświadomą perspektywę znajomości języka, znajomości wydarzeń, ale też takiego bardzo właśnie doświadczenia przestrzennego. To znaczy my wiemy, jak się żyje w tej przestrzeni i dlatego warto używać różnorakich sposobów, żeby jakoś to doświadczenie też badawcze przekazać dalej. Więc mnie ta przestrzeń właśnie fascynuje i wydaje mi się, że ten projekt bardzo, bardzo tutaj pozwala nam na takie wielostronne myślenie o przestrzeni i zagładzie. To znaczy myślę o takim cytacie z książki Geography of Holocaust, że zagłada wydarzyła się w przestrzeni, ale też poprzez przestrzeń. I tą poprzez przestrzeń to zarówno, że przestrzeń została używana do różnych jakby jako narzędzie zagłady, ale też właśnie mnie fascynuje to, ja jestem z Krosna, z południa Polski, galicyjskiego sztetla i bardzo późno zdałam sobie sprawę, że zaraz obok sklepu mojej mamy zaczynała się getto, które było maleńkie, to jest kwestia dwóch ulic. Ale właśnie, że tak jak pisał Omer Bartow, jest coś takiego jak ta intymność zagłady na wschodzie i że tę intymność możemy właściwie pojąć i zrozumieć wyłącznie analizując takie bardzo bliskie relacje przestrzenne, a równocześnie relacje właśnie sąsiedzkie, relacje afektywne i że to jest ta właśnie kwestia przestrzenna, która niezwykle mocno wybrzmiewa, wydaje mi się, też w tym projekcie. I wreszcie, tak, ponieważ była też mowa właśnie dużo, była mowa o tym, jak to polonistki wyszły w teren i zdecydowanie jestem jedną z tych polonistek, które wyszły w teren, doprowadziło to do tego, że teraz właściwie jestem też historyczką mówioną, to znaczy nagrywam wywiady ze świadkami naocznymi zagłady. I wydaje mi się, że to jest właśnie też bardzo ciekawe, żeby myśleć o swojej praktyce badawczej jako takiej praktyce chodzenia i Mikołaj Smykowski zniknął, który też z tej pozycji etnografa tym się zajmował. To znaczy, że to, co od nas wydaje mi się też takim naszym zadaniem jest właśnie chodzić i się dowiadywać, gdzie coś jest, żeby potem przekazywać dalej tę wiedzę, ponieważ właśnie ta relacyjność, nie miejsce pamięci polega na tym, że ktoś musi potem to wskazać i wydaje mi się, że naszym zadaniem też jest właśnie chodzenie ze świadkami, dowiadywanie się, gdzie to jest i właśnie spacery jako taka praktyka badawcza w badaniach nad pamięcią wydaje mi się bardzo, bardzo inspirującą kwestią. Wreszcie chciałabym nawiązać do kwestii kartografii, która jest mi bardzo bliska i właśnie kontynuuję te badania kartograficzne. Grzegorz Lociak mówił o tym takim marzeniu zbudowania takiej mapy, która by oddała tę gęstość. Więc z jednej strony tak mnie fascynuje ta kwestia właśnie, czy dałoby się taką mapę skonstruować, a z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie to takie marzenie kartograficzne, takiego spojrzenia z lotu ptaka i ogarnięcia tego, co się wydarzyło, jest jakby z góry skazane na fiasko i że powinniśmy jakoś z tym fiaskiem się pogodzić i pracować z nim dalej. To znaczy mnie teraz fascynują właśnie takie mapy, które nie starają się właściwie opisać tej wielkiej historii i nie starają się pokazać wszystkiego naraz, tylko mapy tworzone przez ocalałych na przykład, którzy starają się opowiedzieć swoje doświadczenie za pomocą map i właściwie ta kartografia zostaje wykorzystana jako taki środek do świadczenia za pomocą właśnie map. I wydaje mi się, że część z tych map też świadków naocznych, które badałyśmy, też jakoś jest świadectwem tego właśnie, że mapa może być częścią procesu świadczenia, częścią procesu pamiętania i w jaki sposób ona wtedy odchodzi od tych takich wielkich marzeń kartografii, tego właśnie obejmującego spojrzenia, a patrzy jakoś tak zupełnie tak przygodnie i tak właśnie przez jakby indeksalnie bycie obok danego miejsca. Dobrze, to jeszcze tylko na koniec wygłoszę odę do literaturoznawstwa, bo wydaje mi się, że to jest wspaniała, tutaj była mowa o tym, jak się dużo nauczyliśmy od socjologów i to jest oczywiście prawda, ale wydaje mi się, że ten właśnie, tak jak Jacek też wspomniał, że ten projekt nauczył nas tego, że literaturoznawstwo jest wspaniałym narzędziem, żeby w ogóle rozumieć świadectwo i świadectwo zagłady w szczególności i uczy wielu jakby sposobów wrażliwości i też czytania kultur pamięci, jako daje nam wiele wspaniałych narzędzi, więc na tym zakończę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No wiadomo, że to
tym niedocieczonym, niezrealizowanym nigdy marzeniem kartografów jest stworzenie mapy świata w skali 1:1, prawda? No, to się nigdy nie stanie, ale ja jeszcze raz namawiam na myślenie w kategoriach cyfrowych, jeśli chodzi o kartografię, naprawdę, bo to daje zupełnie inne możliwości niż no, taki klasyczny, analogowy, że tak powiem, tryb badań, prawda? Fantastyczne mamy te mapy, to w ogóle bardzo ciekawe to, co pani mówi o mapach tych ocalonych albo tych ludzi, którzy tam się ukrywali i kreślili te mapy, to mnie w ogóle bardzo interesuje, ale myślę, że off the record byśmy się mogli porozumieć, może by pani coś napisała do zagłady na ten temat, bo to jest fascynujące. To jest to bardzo ciekawe, to jest świetny temat, naprawdę. Dobrze, mamy jeszcze kilka spraw niepodjętych, więc zapraszam do rozmowy. Mam jeszcze ważny temat Polskiej Szkoły Zagłady, Polskiej Szkoły Badań nad Zagładą, do którego chcielibyśmy wrócić, no ale może jeszcze coś zapraszam. Ja chętnie może, wiem, że Roma będzie chciała wrócić do tematu Polskiej Szkoły Badań nad Zagładą, więc pozwolę za moment jej to zrobić. Natomiast ja chciałam podjąć miejsce, w którym Ola skończyła, kiedy wygłaszała odę do literaturoznawstwa, bo ja dla mnie mam wrażenie, ten projekt był projektem idealnym, ponieważ ja z wykształcenia jestem etnografką i literaturoznawczynią. I ten projekt był po prostu dla mnie cudownym miejscem do pracy i działania. I chciałam podkreślić coś, co tutaj wybrzmiało i odniosę się do kilku kwestii. Przede wszystkim ta kwestia współpracy Laboratorium Humanistycznego, o którym mówił i Jacek, i Roma, to jest coś, co myślę było szalenie ważne i mam wrażenie, takie głębokie poczucie, że z tego w ogóle też wyrósł ten nasz drugi tom i on w ogóle był możliwy w takim kształcie między innymi. Ale chciałam też podkreślić tę współpracę nie tylko wewnątrz zespołu, ale też te nasze jakby współprace z osobami, które orbitowały wokół tego zespołu, czy były częściowo na zewnątrz, czy częściowo z nami współpracowały, zarówno z artystami, do których za moment wrócę, ale także z właśnie różnego rodzaju aktywistami, o których mówiła Roma. I chciałam podkreślić to, że w tym projekcie na pewno jakby to, co powiedziała profesor Domańska, to znaczy to była humanistyka terenowa, ale to też była humanistyka zaangażowana i ja myślę, że to jest coś, co dla mnie osobiście, jako osoby, która jest też po prostu wyrasta z takiego aktywistycznego podejścia, było bardzo ważne i myśmy wprost sobie postawili w pewnym sensie za cel, żeby temu terenowi coś też zwrócić, to znaczy, żeby nie było tak, że my tylko produkujemy tę refleksję i ona potem zostaje opisana w książkach, które funkcjonują w jakichś, no mówiąc szczerze, po prostu ograniczonych obiegach lub nie przysiąkających w pewne miejsca. Myśmy chcieli coś też oddać tym osobom, z którymi pracowaliśmy i oprócz tej interwencji w postaci tego eksperymentu, w postaci gry, myśmy też stworzyli taką publikację, która ma formę takiego elementarza, która jest adresowana do lokalnych aktywistów, historyków, amatorów, regionalistów, osób pracujących na co dzień z tymi miejscami, w tych miejscach, która jest taką próbą podzielenia się naszą refleksją i naszym instrumentarium, narzędziami, pojęciami opisanymi w przystępnym języku. Jest to publikacja, która jest dostępna online w otwartym dostępie, po to właśnie, żeby temu środowisku, tym osobom, bez których my byśmy nie mogli wykonać tej pracy, ponieważ właśnie oni nam udzielili tego wzroku i to oni działają lokalnie i mają nasłuch na to, jak te miejsca lokalnie działają i pracują, żeby im coś zwrócić. I myślę, że to jest coś, co jest szalenie istotne i jednocześnie mam wrażenie, że dzięki temu, myśmy mieli tych swoich emisariuszy czy współpracowników lokalnych, to w ogóle mieliśmy możliwość takiego wglądu w ten właśnie poziom wernakularny, który nas tak bardzo interesował i też w to, jak te wspólnoty się tam lokalnie wytwarzają. I tutaj bardzo dla mnie szczególnie, ale myślę, że dla nas wszystkich interesującym odniesieniem była ta propozycja Michaela Rodberga, żeby mówić raczej o podmiotach uwikłanych. On mówi o implicated subjects. Myśmy patrzyli trochę bardziej kolektywnie na wspólnoty uwikłania. Właśnie posiadanie w tych wspólnotach swoich jakichś współpracowników i osoby, które się dzielą z nami tym spojrzeniem, było bardzo ważne. I chciałam jeszcze wspomnieć o jednej grupie ważnych naszych koalicjantów, to znaczy o artystach.
Ja sporo pracując w tym projekcie byłam zaangażowana we współpracę z artystami, którzy wspólnie z nami czy to wyruszali w teren, czy służyli nam swoim jakby archiwum pracy terenowej, czyli byli w terenie przed nami albo wychodzili w teren razem z nami. I wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, że to, co było jakąś moją ogromną lekcją, to jest też to, że faktycznie jakby ich wrażliwość na pewne praktyki użytkowania tych przestrzeni, na jakiś sposób, jakby w jaki te przestrzenie funkcjonują, ona czasem faktycznie doskonale jest w stanie wychwycić to, co, jak Roma wspomniała, nie poddaje się dyskursywizacji i jest przez nich przetwarzane właśnie w różnego rodzaju takie sposoby uwidaczniania tego, co się w tych miejscach dzieje. Myśmy z takich przedsięwzięć terenowych różnego rodzaju w czasie trwania tego projektu zorganizowali dwie wystawy, a właściwie już po jego zakończeniu w sumie tych wystaw z wykorzystaniem prac artystów, z którymi my tak najbliżej współpracowaliśmy, było 4. I to jest coś, co dla mnie jest szczególnie istotne, ponieważ to też pokazuje, że ta praca w terenie artystów i badaczy może przynosić bardzo interesujące efekty i zarówno jakby takie poznawcze, jak i takie w służbie jakby upowszechniania tej refleksji w środowisku pozanaukowym. I to, co było ciekawe w tych spotkaniach z artystami i tutaj wywołana przez Romę w kontekście tych duchów na Muranowie, to mam wrażenie, że to, co było szczególnie istotne, to jest to, że faktycznie wśród artystów, z którymi pracowaliśmy, właśnie tych artystów, którzy przychodzą w te miejsca tak późno teraz, daje się obserwować taka wrażliwość niemalże forensyczna, to znaczy takie właśnie skupienie raczej na materialności tych miejsc i takie zawężanie pola widzenia, które tutaj na pewno jakby myślę, że jakby blisko jest do takiej perspektywy środowiskowej historii zagłady wielu tym artystom, to znaczy takie bardzo mocne skupienie na tym, co właśnie w tych miejscach jest i w opozycji do tego dyskursu uprzywilejowującego pustkę czy nieobecność, takie skupienie na tym nadmiarze materialności niemalże, która cechuje te miejsca, kiedy nauczymy się w taki sposób kalibrować widzenie i tutaj w tej zmianie, czy w tej nowej kalibracji widzenia artyści mają bardzo duże pole do popisu, ponieważ oni właśnie w tym medium wizualnym pracują, więc to jest coś, co było ważnym aspektem tego projektu i myślę, że też to działało bardzo dwustronnie, to znaczy to nie było tak, że myśmy tylko tym artystom podpowiadali jakieś rzeczy, to była bardzo wielostronna relacja, to znaczy oni nas zabierali w teren lub my ich zabieraliśmy w teren i często z ich pracy nam rodziły się jakieś ciekawe obserwacje czy wnioski i myślę, że to też bardzo jest istotne, tutaj było sporo mowy o eksperymencie, ale ja chciałam jeszcze przywołać jeden sposób działania, to znaczy takie prototypowanie, myśmy faktycznie testowali, próbowali różnych rzeczy i we współpracy z artystami, kiedy wspólnie wychodziliśmy w teren, jedna z wystaw, którą tworzyliśmy, ona właściwie w całości odbyła się we współpracy, to znaczy to był wspólny wyjazd terenowy z artystami, następnie wspólne tworzenie prac i następnie wspólnie przygotowana wystawa. To było coś, co miało taki charakter niemalże prototypowania, to znaczy takiego wspólnego poszukiwania sposobów wypowiedzenia tego doświadczenia terenowego, co było bardzo bardzo moim zdaniem cenne i też inspirujące z kolei później dla nas w przygotowywaniu tych materiałów w postaci książek. I wreszcie odniosę się do jeszcze jednej rzeczy, to znaczy do tych map i do tego cyfrowego aspektu poruszonego przez profesora Leociaka. Jest tak, że faktycznie takich map trochę powstaje i na przykład Fundacja Zapomniane na swojej stronie ma mapę nieupamiętnionych i cały czas rozbudowuje mapę tych nieoznakowanych, nieupamiętnionych grobów, znaczy grzebalisk, nazywanych na tej stronie grobami ofiar zagłady. I myślę, że faktycznie takie zmapowanie w sposób cyfrowy tych wszelkiego rodzaju różnych miejsc jest istotnie zadaniem bardzo trudnym, bo tych miejsc, gdybyśmy chcieli włączyć inne typy miejsc,
i innego typu ofiary i tak dalej, to myślę, że to jest ogromne przedsięwzięcie. Natomiast myślę, że jest ogromna wartość w tym, że takie tego rodzaju takie cyfrowe archiwa powstają i myślę, że jest bardzo ważne, żeby je wspierać i żeby z nich korzystać. Znaczy z jednej strony wspierać i zasilać je wiedzą, tak jak to archiwum, które rozwija Fundacja Zapomniane, a z drugiej strony, żeby go aktywnie używać i wykorzystywać te zasoby, które już tam są zgromadzone po to, żeby one właśnie też zasilały refleksję akademicką. I chyba na tym chciałabym zakończyć, bo wiem jeszcze, że Roma i Jacek mają jeszcze swoje kwestie do wypowiedzenia. Tak, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze ad vocem tych cyfrowych map powiem. Ja wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, mapowanie cyfrowe tego typu kilkunastu tysięcy miejsc, prawda? Ale właśnie tylko cyfrowo można to zrobić. Żaden inny sposób już tego zrobić nie można, prawda? Klasycznym atlasem, drukowaniem kolejnych tam, prawda, różnych wersji map i tak dalej. Tylko cyfrowo, gdzie mamy tą głębię cyfrową, która nam pozwala na nieustanne, prawda, modyfikacje, nakładanie na siebie płaszczyzn, prawda, odsłanianie kolejnych stron i tak dalej, i tak dalej. Także myśmy to wypraktykowali dobrze w tym atlasie literatury zagłady dotyczącym Warszawy i tam ta dynamika poruszania się po mieście, po getcie, fantastycznie jest oddana właśnie poprzez różne warstwy, które można nakładać, zdejmować, łączyć ze sobą, łączyć wszystkie warstwy albo przeglądać poszczególne warstwy czasowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli myśleć o mapowaniu, a przecież o tym myślicie, prawda, to wydaje mi się, że narzędzie cyfrowe jest w tej chwili jedynym narzędziem, które może to zrealizować, a opracować do tego program i w ogóle przemyśleć tą koncepcję, to już jest zupełnie oczywiście inna sprawa. Tutaj trzeba dużo, dużo myśleć. Co, Romo, może spróbujesz teraz odpowiedzieć Ewie na tą kwestię właśnie Polskiej Szkoły Badań nad Zagładą, krytycznego myślenia o zagładzie i jak to się jakby jak się wpisuje w ten obszar. Tak, ja myślę, że to jest też okazja, żeby Jacek opowiedział o swoich doświadczeniach. Także profesorowa Domańska, ponieważ ich propozycja była bardzo odważnym gestem wejścia w ten zachodni obieg teoretyczny, więc myślę, że Jacek jako łączący te dwa projekty będzie mógł tutaj dużo powiedzieć o szansach polskiej humanistyki w ustanawianiu dyskursu. Natomiast to, co my żeśmy chcieli zrobić, to oczywiście przenieść badania, które się w Polsce dzieją z ogromnym impetem dzięki Centrum Badań nad Zagładą Żydów, dzięki czasopismom, które powstały jak Zagłada Żydów, dzięki badaczom, którzy się zajmują tą krytyczną stroną rozpoznającą uwikłanie właśnie w Zagładę, zwłaszcza tę jej późną formę, ale też tę środkową, kiedy getta były otoczone zainteresowanymi handlem z nimi i szabrem i wydawaniem i wskazywaniem i dowożeniem i wywożeniem. Więc te badania, one są, jak dobrze wiemy, one są rozpoznawane w globalnych badaniach nad Holokaustem z ogromną rewerencją, natomiast nie są chyba w skali szerszej tak używane, jak powinny być. Ja bardzo zawsze żałuję, że Zagłada Żydów nie wychodzi równolegle po angielsku, dlatego że wydaje mi się, że to jest absolutnie czołowe pismo. Ma swoje numery po angielsku. Tak, przepraszam, Jacku, nie słychać cię. Mamy mutacje angielskie, co wydania... Macie, wiem. Natomiast byłoby cudownie, żeby po prostu zawsze wszystko było równolegle w tym samym... Wiadomo, to są rzeczy, których nie udźwignie żadna polska instytucja. Natomiast gdyby... Nie dostajemy grosza z jakiejkolwiek państwowej instytucji typu Ministerstwo Kultury i Sztuki, czyli Dziedzictwa Narodowego i tak dalej. Natomiast pracując w kilku językach, jestem przekonana, absolutnie stwierdzam to z całym przekonaniem, jest to pismo, które ustanawia absolutnie
stawia poprzeczkę najwyżej jak się da i powinno być dostępne w skali światowej natychmiast, w całości. I póki, znaczy po prostu jestem bardzo zdziwiona, że polscy zarządcy nauką nie są w stanie rozeznać dokładnie właśnie potencjału tego pisma, które ma szansę wpłynąć na światową naukę, bo właśnie przy okazji tematu Holokaustu Polska jest w centrum badań światowych. Czy chcemy tego, czy nie, jest w centrum badań światowych, więc niewykorzystywanie tej szansy jest po prostu... Kochanie, zarządzający nauką polską doskonale rozeznali wartość pisma Zagłada Żydów, studia i materiały, przyznając mu w ostatnim rozliczeniu 20 punktów. Tak, wiemy. Więc oczywiście jest kontrskuteczne, jeżeli chcemy rzeczywiście umiędzynarodawiać nasze osiągnięcia, to właśnie w tej chwili mamy tutaj doskonały przykład, jak zarządzanie naszą wiedzą prowadzi do dokładnie przeciwnych skutków. I właściwie jest prowadzone z zamiarem, żeby ten skutek osiągnąć. A teraz w praktyce, jak chcieliśmy wobec tych doskonałych prac umiejscowić, te prace, które wydobywają z archiwów tak nieprawdopodobną wiedzę, są oparte na niesłychanie szczegółowych, długich, czasochłonnych badaniach, jakby mapowały nam skalę problemu. Natomiast to, co my chcieliśmy zrobić, jako powiedzmy w najszerszym ujęciu, wszyscy się zajmowaliśmy kwestiami kulturowymi, to zapytać, jak dzisiaj współczesne społeczeństwo reaguje na te ujawniane miejsca czy praktyki, jakie buduje odpowiedzi. Więc nasz projekt był nie historyczny, ale prezentystyczny, tak? Kulturoznawczy w tym takim największym uogólnieniu. Więc raczej dopisywaliśmy po prostu postscriptum, czy też tłumaczyliśmy współczesne konsekwencje tego, co ujawnia Polska Szkoła Badań, Historyczna Szkoła Badań nad Zagładą. Natomiast, tak jak wspominałam, niesłychanie ciekawym przykładem dla nas była propozycja zespołu, który zbudował teorię środowiskowych badań nad zagładą i zaproponował ją w skali międzynarodowej. Wydaje nam się właśnie, że to jest ten moment, który pozwala nam wejść w obszar materialności, przedmiotowości, roślinności, ekologii i zadać te właśnie nowe pytania, które nie zostały wystarczająco podjęte. Bardzo, bardzo cenię te pomysły, które Mikołaj i Jacek wnieśli do naszych zbiorów, myślenia obiektami przyrodniczymi czy myślenia glebą. Wydaje mi się, że wbrew ewentualnie obiekcjom Mera Bartowa, powiedziałabym, że właśnie obserwując, co się dzieje wokół obozu Puław na terenie Płaszowa, upamiętnienie jest dla mnie bardzo ważne i biorę w tym od lat udział w tych procesach i widać to w książce, którą poświęcam po części temu terenowi. Tam spór o obszar ekologiczny jest wykorzystywany w najróżniejszy sposób, ale w każdym razie jest częścią negocjacji, jaką formułę ta pamięć o zagładzie ma tu przyjąć. Ale również zwrot ku terenowi, nagle w tych konfliktach zdaje się być szansą na to, żeby wyprowadzić spór poza spór, tak? Żeby go zakorzenić w jakichś obszarach, które są niespolityzowane jeszcze i bardzo bliskie doświadczeniu, więc jest szansa na to, żeby właśnie ugruntować pamięć, tak? Rzeczywiście zanurzyć ją w gruncie i wyprowadzić naszą odpowiedź na obszar pozagładowy. Z samego tego obszaru, tak, nie z nadbudowywanych nad nim teorii, dyskursów, które są ciągle w sporze, w tym właśnie konflikcie pamięci, nieustannym konkurowaniu o pierwszeństwo w byciu ofiarą, tylko jakby przekierowania uwagi w jakieś inne, może bardziej produktywne miejsce. Więc tu zawieszam głos i bardzo bym prosiła Jacka, żeby podjął opowieść dalej, a potem Aleksandry, żeby się ewentualnie dołożyły, bo obie również pracują w środowisku międzynarodowym na różny sposób, więc dobrze widzą, jakie mamy szanse, jakie mamy też trudności w konstruowaniu tego własnego głosu w polu globalnym. To ja może krótko w dwóch kwestiach. Po pierwsze w kwestii tych geografii wiedzy. Rzeczywiście na łamach Journal of Genocide Research
ukazało się forum dyskusyjne dotyczące tekstów, które z Mikołajem Smykowskim, Ewą Domańską, Agnieszką Kłos opublikowaliśmy wcześniej. I w trakcie tej wymiany zdań, jaka nastąpiła na łamach tego czasopisma, ze zdziwieniem zaobserwowaliśmy, że w pewnym sensie te nasze badania są interpretowane zupełnie inaczej, niezgodnie z intencjami, które nam przyświecały. I spotkaliśmy się ze strony Omara Bartowa właśnie z zarzutem, z którego musieliśmy się tłumaczyć. Być może z tego wynika pytanie, które profesor Ewa Domańska postawiła właśnie o tę polską krytyczną szkołę badań nad zagładą, a mianowicie ten projekt w tym przypadku historii środowiskowej zagłady potraktowany był jako próba odwrócenia uwagi od tego, co istotne, jako pewna forma kamuflażu, jako pewna próba odwrócenia uwagi od kwestii związanych na przykład z kwestią odpowiedzialności czy współudziału Polaków w zagładzie, co jest jak gdyby ciekawe, bo pokazuje, w jaki sposób nasze badania mogą być interpretowane, nie tak jakbyśmy chcieli, aby one były interpretowane, a zarazem jak skuteczny staje się pewien obraz tego, co dzieje się w Polsce i tego, czym my jako badacze się zajmujemy. To jest pierwsza kwestia, natomiast druga kwestia, jeśli jestem już przy głosie, to może temat na później, bo też padło pytanie o plany, o to, co dalej. Ja mówiłem wcześniej o tym, co wyniosłem z tego projektu badań niemniej z pamięci i wspominałem o tej przeprowadzonej z powodzeniem współpracy między nami jako reprezentantami różnych dyscyplin humanistycznych, ale też między nami a artystami współpracy. Natomiast to, czego mi zabrakło, a to, czego bym sobie życzył, i to też wiąże się z tym projektem historii środowiskowej zagłady, to jest zaproszenie do współpracy przedstawicieli nauk przyrodniczych, nie tylko przyrodniczych, i tutaj też myślę o tym projekcie, o którym profesor Leociak wspomniał, o tej próbie stworzenia tej mapy zagłady, próby zmapowania zagłady, dlatego że wydaje mi się, że na tym polu, jeśli chodzi o współpracę między humanistyką a naukami ścisłymi, naukami przyrodniczymi, wciąż jak gdyby czuję się nieusatysfakcjonowany. To znaczy mam wrażenie, że o tyle, o ile my jesteśmy zainteresowani różnego rodzaju metodami i badaniami z zakresu nauk przyrodniczych, to z mojego punktu widzenia nie widzę jak gdyby podobnego zainteresowania z drugiej strony. I jeśli mowa o planach, to marzyłby mi się taki projekt, w którym właśnie byłby zaangażowany jako nie konsultant, ale jako równoprawny uczestnik tego projektu, przedstawiciel nauk przyrodniczych. My na przykład w trakcie realizacji tego projektu mieliśmy okazję skonsultować nasze pomysły z doktorem Józefem Żychowskim, który z powodzeniem bada wpływ grobów masowych na środowisko. I jakkolwiek to spotkanie było niezwykle interesujące, to po tym spotkaniu ja raczej utwierdziłem się w przekonaniu, że są jak gdyby dwie kultury i my nie do końca znaleźliśmy wspólny język. Natomiast jeszcze a propos tego, ostatnie słowo, też to, czego bym się obawiał w tej naszej jak gdyby fascynacji metodami forensycznymi, różnego rodzaju metodami mapowania, to jest też to, i być może dlatego ta współpraca między humanistyką a przyrodoznawstwem się nie układa, to jak gdyby taki rodzaj fetyszyzowania nauk przyrodniczych. To znaczy to, co my jako humaniści, to, o czym my jako humaniści nie możemy zapomnieć, to, że nauka też jest pewnym dyskursem, też jest pewną formą symboliczną, że mapa też jest pewną formą reprezentacji i nie daje nam jak gdyby jakiegoś prawdziwego oglądu rzeczywistości, ale jest no właśnie jedną z form reprezentacji.
Dziękuję. Pani Aleksandro, jeszcze chciałaby Pani coś dorzucić? Pytam się obie Panie Ole, bo nie wiem, która chciałaby jeszcze. Ja mogę na początek spróbować też, a propos tego, co zostało powiedziane i o co skierowała mnie Joli i Roma Sendyka, o tę kwestię o poruszania się w środowisku międzynarodowym i myślę, że do tego ja się absolutnie zgadzam z tym, co tutaj już padło i chciałabym właściwie dodać do tego jeszcze jedną rzecz, że pracując też z artystami, którzy równocześnie są akademikami, którzy przyjechali tutaj właśnie na ten pobyt terenowy, ja jakby zdałam sobie sprawę z tego, że taki naprawdę pierwszy etap tej pracy to było trochę takie właśnie znów próba oduczenia ich tej perspektywy, które oni mają, to znaczy tej perspektywy, oni przyjechali tutaj z założeniami, że to będzie projekt o pustce, co wydało mi się bardzo symptomatyczne. I następnie cały pierwszy etap tej pracy to była moja taka bardzo intensywna rozmowa z nimi i próba przekonania ich, że być może nie o tym będzie ten projekt i być może nie o tym w ogóle oni powinni ten projekt robić. I to była bardzo interesująca wymiana, za którą szło wysyłanie sobie ogromnej ilości tekstów do lektury po to, żeby następnie o tym długo rozmawiać. I to było szalenie pouczające, ale później też myślę, że to, co jest szalenie istotne, to jest też to, że my jadąc w teren jako osoby mówiące po polsku, często dopiero za drugim czy trzecim razem orientowaliśmy się, że to, co w jakimś rejestrze wernakularnym jest w jakiś sposób nazywane, czego my w ogóle może nie interpretujemy w ogóle jako praktyki czy słownictwa związanego z grzebaliskiem, okazuje się być z tym powiązane. Więc ktoś, kto w ogóle nie jest zakorzeniony, my jako osoby posługujące się językiem polskim, jako swoim pierwszym językiem, często mieliśmy kłopot z tym, że ktoś na przykład my pytamy o pochówki, o jakieś grzebaliska i tak dalej, a potem się okazuje, że ktoś mówi o dołach i nagle się orientuje, że my o tych dołach chcemy rozmawiać, a nie o czymś innym, to myślę, że jest szalenie istotne i tutaj widać, jak ogromna praca wykonania jakby dla kogoś, kto ewentualnie nie posługuje się tym językiem, jak miałby w ogóle dojść do tego miejsca, żeby dostrzec to, co ktoś nazywa dołami, co być może w ogóle umyka w ogóle naszemu rozumieniu, a co dopiero przykładowi, prawda? Więc myślę, że to jest szalenie istotne i że dlatego myślę, tak ważna jest próba takiego budowania silnej pozycji krytycznych badań prowadzonych tutaj, ale jakby mających czy mogących mieć wpływ na dyskurs międzynarodowy, bo myślę, że to jest coś, co dla badaczy nie prowadzących prac terenowych tutaj, no jest kompletnie, czyli co jakby umyka ich uwadze zupełnie. Z oczywistych względów, chociażby tak jak ja podałam ten prosty przykład tych kwestii językowych, ale też z takiej jakby niemożliwości bycia tutaj. Także często te rzeczy, które my odkrywaliśmy, one się brały z piątej wizyty w jakimś miejscu, czy którejś kolejnej, tak? My będąc tutaj mieliśmy możliwość tam wracać, mieliśmy możliwość wracać tam w różnych okresach roku, obserwować jak lokalnie odbywają się różnego rodzaju uroczystości, czy celebracje. To jest coś, czego jedna wizyta badawcza absolutnie nie jest w stanie zaoferować. I myślę, że to jest też bardzo istotne, że w związku z tym my, mając dostęp do tego terenu, mówiąc w tym języku, znając tych lokalnych działaczy, którzy są takimi naszymi odwiernymi, możemy tę wiedzę wyzyskiwać po to, żeby się nią dzielić. I myślę, że dlatego jakby budowanie silnej pozycji dla tego głosu, który płynie stąd, jest szalenie istotne, żeby właśnie pewne przeoczenia, czy jakieś takie braki w tym obiegu międzynarodowym jakoś uzupełnić. Tak, w pełni się z Panią zgadzam. Zwracam się do naszych panelistów. Czy ja jeszcze mogę, przepraszam, ad vocem, bo... Proszę, proszę. Bo chciałam tylko właśnie wyrazić absolutną zgodę z moimi przedmówczyni, ale chciałam też dodać, że w ogóle sama dziedzina badań nad Holokaustem jest fascynująca właśnie w tym sposobie jakby takiego kolonizowania też Europy Wschodniej i w ogóle jak Europa Wschodnia była i jest wyobrażana przez badaczy, artystów, którzy zajmują się jakoś sprawami zagłady i że właśnie takie motywy jak pustka albo piękny krajobraz albo właśnie dzicy chłopi, którzy tam buszują gdzieś w tych terenach, to są takie stale powtarzające się motywy wyobrażeń o Europie Wschodniej w badaniach nad zagładą. I
właśnie śledzenie tych różnych takich prerekwizytów i uprzedzeń jest bardzo interesujące i wydaje mi się, że to jest dopiero kwestia ostatnich lat, kiedy właściwie Europa Wschodnia staje się takim miejscem produkcji wiedzy traktowanym serio i ta wymiana zaczyna działać, ale jest to interesujące i ten przykład wydaje mi się z Bartowem właśnie, który krytykuje, że jest się niewystarczająco krytycznym, to też jest doskonały przykład na to, jak sobie polskich badaczy wyobraża Europa Zachodnia i badania nad zagładą, że są takie różne rodzaje przepustek, które pozwalają nam jakby wejść na Zachód i jedną z tych przepustek jest na przykład otwarcie, trzeba od razu powiedzieć, że jest się krytycznym wobec Polski i polskiej pamięci, żeby na przykład zacząć grać w tę samą grę na Zachodzie i to jest bardzo ciekawy taki socjologiczny też mechanizm. Dziękuję. Tak. Ewo, panie Arkadiuszu, bardzo proszę o jeszcze jakby zamykające już nasze spotkanie wypowiedzi. Ja mogę się tylko zidentyfikować tutaj z tym, co pani Aleksandra Szczepan przed chwilą powiedziała, ponieważ ten proces jest po prostu irytujący dla mnie i wielokrotnie jakby spotkałam się właśnie dokładnie z takim nastawieniem i ponieważ nasza humanistyka nie posiada wielu kart przetargowych, jeżeli chodzi o taką światową akademię, ale z pewnością badania Holokaustu należą właśnie do takich tematów, gdzie my możemy zaistnieć i właśnie ten własny głos zaprezentować. Uważam, że to jest naprawdę niezwykle ważne, bo inaczej to właśnie inni się za nas wypowiadają i nie robią to moim zdaniem rzetelnie, tak? No oczywiście tutaj te uwarunkowania różnego rodzaju polityczne są oczywiste. Nie warto już o tym mówić, bo wszyscy wiemy, jak sprawa wygląda. Także ja chciałam powiedzieć tylko tak, że ja się bardzo cieszę, że nasz tekst o środowiskowej historii zagłady ma ponad 5000 wejść, że to jest nasz sukces, że to, co robi Roma, ja uważam jako rozwijające i komplementarne wobec tego, co myśmy zaczęli robić właściwie od Jadka, to się zaczęło od 2009 roku, bo moja książka to powstawała 20 lat, prawda, to są zupełnie inne przebiegi czasowe, ale że pewne projekty tutaj powstawały równolegle i wychodziliśmy trochę z innych założeń, inne też mamy cele, na przykład nasz projekt jest absolutnie nieprezentystyczny, tylko jest właśnie montowujący takie myślenie antycypacyjne. Myślące o tym, w jaki sposób możemy wskazać źródła wiedzy o przeszłości, które będą ważne dla przyszłości, w jaki sposób my możemy w ogóle mówić o pamięci, ale w sensie takiej właśnie konserwacji mit raczej, ponieważ ja mam takie przekonanie, nie wiem, czy Państwo może czytaliście ten tekst, ja uważam, że jedynym na przykład sposobem uchronienia starych cmentarzy, tak zwanych cmentarzy poniemieckich przed kompletnym popadaniem w niepamięć jest zamienienie ich w ekocmentarze. Z całym oczywiście poszanowaniem do sakralnej strony tego. Więc myślę, że tutaj musimy sobie zadać pytanie, jeżeli mówimy o pamięci, zwłaszcza pamięci Holokaustu, kto upamiętnia, dla kogo i w jaki sposób, ponieważ ta nasza pamięć jest bardzo krótkotrwała, to znaczy dla mnie krótkotrwała jest stuletnia i my wiemy, że w przyszłości jakby zakładamy, że to dziedzictwo, które jest dla nas ważne, będzie tak samo ważne dla przyszłych pokoleń i to jest fałszywe moim zdaniem założenie. Dlatego, że nie jesteśmy jakby w stanie do końca przewidzieć, jak te sprawy dziedzictwa będą wyglądały. Ja jestem też, moim zdaniem, jeżeli chodzi o moje badania cmentarzy, wynika z tego, że to są ostatnie dekady istnienia takich cmentarzy, jakie my znamy.
I dlatego ja myślę, że to, co pan profesor Lociak powiedział na temat digitalizacji, ma swoją wartość, to znaczy w tym sensie, że im więcej będziemy mieli materiałów zachowanych, teraz pytanie jest na czym, tak? Na jakich nośnikach, bo my wiemy, że to też ta technologia bardzo szybko się zmienia, tym lepiej. I myślę tutaj o takiej formule pamiętania, jak na przykład holograficzni świadkowie Holokaustu. Państwo wiecie, że już muzea właśnie robią tych holograficznych świadków. Ja myślę, że to jest jakby też pewien kierunek, który warto wziąć pod uwagę. Natomiast czytając właśnie te książki, zastanawiałam się nad tym, jakie są tutaj podobieństwa i różnice między tym, co myśmy robili w Poznaniu i co tutaj Państwo osiągnęliście. I myślę, że jedną z takich różnic to jest właśnie takie założenie, że my w istocie chcieliśmy wyjść poza studia pamięcią. Chcieliśmy jakby zneutralizować tymi badaniami środowiskowymi tą dominację badań pamięci skoncentrowanej na traumie, tak? Czy jakimiś innymi tutaj wątkami. Poza tym jakby nas też interesowało z racji tego, że jednak w pewien sposób mieliśmy stały kontakt z panią Małgorzatą Wosińską, która pracuje nad taką antropologią ludobójstwa, zajmuje się też postkolonialnym podejściem do badań ludobójstwa. Myślę, że dla nas to też było ważne, w jaki sposób jakby te badania środowiskowe stanowią oczywiście z jednej strony eksperyment, ale z drugiej strony mówią o tym, że wyjątkowość Holokaustu nie może być deklaratywnie jakby wskazana. Ona musi być udowadniana cały czas różnymi badaniami. No i niestety właśnie w perspektywie tych postkolonialnych badań środowiskowych ta wyjątkowość Holokaustu prezentuje się zupełnie inaczej. I to jest jakby też ciekawe, prawda? I to jest też ciekawe także w kontekście tego, w jaki sposób my możemy mówić o tej perspektywie postkolonialnej, ale biorąc pod uwagę polskie badania, takie dekolonizujące studia holokaustowe, to znaczy przez tą dekolonizację studiów holokaustowych, myślę o tym, w jaki sposób ten dyskurs amerykański, zachodnioeuropejski zawłaszcza to myślenie o zagładzie. I myślę, że tutaj dziękuję tutaj jeszcze raz pani Aleksandrze Szczepan za podkreślenie tego wątku, bo myślę, że on jest ważny. I myślę, że to, co robi pan profesor Leociak i w ogóle cała ta nowa krytyczna szkoła badań zagłady jest niezwykle ważne, bo właśnie jesteśmy, no tym sposobem możemy przekuć się gdzieś tam do tych badań ogólnoświatowych, ale tu są potrzebne dobre tłumaczenia. Tak, ja jestem niepocieszona z racji tego jakby niskiej punktacji tego niezwykle ważnego dla nas czasopisma. No ale myślę, że tutaj nadal będą wychodziły te numery anglojęzyczne, no bo oczywiście bez tego tu zupełnie nie jesteśmy w stanie tutaj zaistnieć. Także chciałam powiedzieć, że bardzo się jeszcze raz cieszę, że ten tam powstał. Bardzo się cieszę, że on w ten sposób rozwija i komplementuje to, co my robimy, bo to jest duży taki, mam wrażenie, że tu możemy naprawdę tutaj dużo, dużo zdziałać i pokazać właśnie nasz potencjał do kreowania nowych podejść, nowych pojęć badawczych, a nie tylko do wskazywania jakichś ciekawych źródeł, którymi tutaj dysponujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I panie Arkadiuszu, może poprosiłbym pana jeszcze na zakończenie o jakieś podsumowanie, czy... Pierwsza, tak, więc czytając te rozprawy, natknąłem się na taką zmiankę, że na miejscu, gdzie pogrzebano ojca Grinberga, trawa rosła wyższa niż gdzie indziej. Moja żona jest biologiem, ale nie botanikiem, więc zapytałem ją, czy to możliwe, przypuszczając, że raczej nie, może jest ona wyższa, bo nikt tam nie depcze akurat tego miejsca. Więc dla mnie słabością polskiej humanistyki, która próbuje mówić na temat organizmów żywych, jest właśnie to, że ona nie chce współpracować, a być może nie chcą współpracować z tą humanistyką przyrodoznawcy. Natomiast myślę, że wiele kwestii, które
toczy się boje, potrafią wyjaśnić biolodzy po prostu. To dotyczy między innymi krytyki feministycznej. Tam pewne rzeczy biologia jasno wyjaśnia i po prostu, jeżeli nie jest się radykalnym konstrukcjonistą, to właściwie nie ma o czym dyskutować. Tutaj z przyrodoznawstwem jest zapewne podobnie, czyli jakiś botanik, czy nawet zoolog, który przygląda się, jakie zwierzęta bytują na tych terenach, a jakie nie, no mógłby wnieść, myślę, bardzo dużo i myślę, że gdyby zachęcić kogoś, kto na rzeczy się zna, to można by dużo z tego wyciągnąć. Ja nie reklamuję, broń Boże, tutaj mojej żony, bo jak mówię, ona jest zoologiem, raczej botanicy by się przydali. Natomiast kiedyś uczestniczyłem w konferencji 2 lata temu, to było w Lublinie, gdzie pan Paweł Drabarczyk miał referat o krajobrazie skażonym. Akurat byłem tam z żoną moją, która wdała się w dyskusję, rozmowę właściwie taką, z której sądzę, jeden i druga mogli się wiele nauczyć. Także warto, myślę, rzeczywiście tutaj namówić do typu projektów ludzi, którzy znają się na przyrodzie. To jakby co do tego nie mam wątpliwości. Rzadko chyba znam jedną wprawdzie polonistkę, profesor, która jest biologiem z wykształcenia jednocześnie, ale chyba drugiej takiej osoby w Polsce nie ma. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o humanistykę, można by powiedzieć, to jest trochę tak jak z obecnością w dyskursie literaturoznawczym dotyczącym literatury zagłady Prima Leviego i Tadeusza Borowskiego. Primo Levi jest lepiej znacznie znany na Zachodzie, mimo że Borowskiego tłumaczono już dawniej, co nie wynika chyba z większej głębi myśli Leviego, bo Borowski jest myślicielem pierwszorzędnym. Za pomocą tych kilku opowiadań. Uważam, że to jest najwybitniejszy pisarz zagłady i obozów koncentracyjnych. Nie czytałem nic lepszego, tak powiem. Mówię to nie dlatego, że jestem Polakiem, bo takich patriotycznych odruchów nie miewam. Więc to jest, i druga rzecz jest jeszcze taka. Po prostu, znaczy jeżeli zażynamy własne dobre czasopisma, to sami sobie jesteśmy winni oczywiście, jako naród, jako jakaś wspólnota. Natomiast bywa też tak, że po prostu sami Polacy, czy władze, czy ci ludzie, którzy zawiadują nauką, po prostu nie dbają o to, żeby polska nauka weszła. Znaczy mówię o humanistyce głównie, na te zachodnie salony, bo na przykład nie daje pieniędzy, albo trzeba się bić o jakiś tam grant, prawda, uniwersalia na tłumaczenie utworu. I stąd potem jest tak często, że zdarzyło mi się być na konferencji dotyczącej literatury Buchenwaldu i kiedy powiedziałem, że Borowski był czołowym stalinistą, to wszyscy popatrzyli na mnie, jakbym był nienormalny i co ja tutaj opowiadam. Oni nie znają żadnego Borowskiego poza tymi kilkoma opowiadaniami obozowymi, więc nie mają takiej wiedzy, bo innych utworów Borowskiego nie tłumaczono. Ale druga rzecz, to była taka konferencja dotycząca literatur tworzonych w tych językach, czy tych literatur narodowych, z których wywodzili się więźniowie Buchenwaldu. Przeczytałem, mam nadzieję, prawie wszystko, co ważniejszego w literaturze polskiej w związku z Buchenwaldem się pojawia i na koniec referatu, tak wydawało mi się, że on dosyć ciekawy był i zapytano mnie, a które z tych utworów są przetłumaczone na angielski? Chwilę się zastanowiłem i odpowiedziałem, żaden. I to jest to, że no w pewnym sensie sami sobie jesteśmy winni, ponieważ nie ma tych naprawdę niewielkich pieniędzy na to, tak jak no właśnie studia, można by powiedzieć tak, że proszę bardzo, oczywiście zagłada Żydów powinna się ukazywać wyłącznie może po angielsku, bo to chyba nie o to chodzi w humanistyce, prawda, żebyśmy własne czasopisma polskie wydawali wyłącznie po angielsku. No oczywiście od razu będą dostrzeżone i te polskie studia wszystkie będą dostrzeżone. Ja myślę, że w tym jest cały zasadniczy problem, że po prostu nikt nie pomyśli o tym, żeby zainwestować po prostu w polską humanistykę i żeby dać trochę pieniędzy po prostu na tłumaczenie ważniejszych tekstów i żeby to nie polegało na tym, że trzeba stawać do batalii o jakichś 10 tłumaczeń, czy tam 20, czy 30 na rok, ponieważ publikacji, które nadają się pewnie do tego, żeby je po angielsku wydawać, jest w Polsce bardzo dużo. Więc trochę, no mówię, sami sobie jesteśmy winni, ale to no, może nie tylko my oczywiście, bo można powiedzieć, że to piszmy po angielsku, ale też chyba nie o to chodzi w humanistyce, żebyśmy pisali, prawda, po angielsku, zwłaszcza jeżeli jesteśmy etnografami, zajmujemy się Polską i tak dalej. Mamy jakby też dług do spłacenia wobec własnego społeczeństwa, więc oczywiście mam nadzieję, że ta Państwa publikacja cała, czy we fragmentach ukaże się w języku angielskim
i będzie bardzo wyraźnym wkładem polskich badań do badań nad zagładą, ale myślę, że no, przydałoby się też wiele innych rzeczy. Znaczy, krótko mówiąc, pewnych rzeczy na Zachodzie nie widzi, bo oni nie znają języka polskiego i nie będą się go poza wyjątkami oczywiście uczyć. Czasami wynajmą kogoś w ramach grantu, który im pewne fragmenty przetłumaczy, albo przywiozą ze sobą tłumacza i to wszystko. I pewne niuanse oczywiście gdzieś im poumykają, ale no, jak mówię, no, nigdy oni nie będą się uczyć języka polskiego, natomiast ci, którzy zarządzają polską nauką, nie robią prawie nic, żeby wprowadzić tę naukę do zachodniego obiegu, a jakieś sztuczne windowanie punktów, no, przed chwilą o tym mówiliśmy, jakieś właściwie manipulowanie, no, prowadzi donikąd w gruncie rzeczy, znaczy prowadzi do zaściankę w gruncie rzeczy i tyle. I tyle miałbym do powiedzenia. Dziękuję bardzo. No, niezbyt optymistycznie to zabrzmiało na koniec. Ja pozwolę sobie teraz na króciutkie podsumowanie w takich dwóch punktach, ale przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego spotkania. No bardzo, bardzo mi się wydaje wartka i ciekawa rozmowa była prowadzona i to jest dla mnie no, bardzo, bardzo ważna rzecz, no, że tak się tutaj udało nam dobrze rozmawiać. A chciałem powiedzieć tak, chciałem powiedzieć wszystkim Państwu, którzy nas słuchają teraz, że uczestniczyliście Państwo w spotkaniu twórców dwóch, no wydaje mi się, najważniejszych ostatnio, w ostatniej dekadzie projektów humanistycznych, całkowicie powstałych w Polsce polskimi siłami z ogromnym zapleczem współpracowników, prawda? Dwóch super nowoczesnych projektów, które są, jak słyszeliśmy, komplementarne wobec siebie, prawda? I rzeczywiście otwierają wrota polskiej humanistyki na te światowe salony, ale żebyśmy nie za bardzo się też tak jakby przywiązywali do tej hierarchii takiej, to nie o to chodzi, że my, prawda, ci kmiotkowie tacy tam gdzieś z Mazowsza czy z Podlasia musimy się dostać na te salony. Chodzi o to, żeby uczynić przestrzeń debaty humanistycznej przestrzenią równych szans, przestrzenią, w której się będą mogli spotykać naukowcy, prawda, na, powiedziałbym, no, jakby takich równych prawach, żeby mogła istnieć ta wymiana. Jeśli ona nie istnieje dlatego, że została zatrzymana, otamowana jakby sztucznie poprzez bariery materialne, prawda, i administracyjne, w końcu ideologiczne, prawda, zatrzymana, ten przepływ wiedzy został zatrzymany, no to tu mamy do czynienia z czymś niepokojącym, prawda? Ale te dwa komplementarne projekty, Nie miejsca pamięci i Środowiskowa historia zagłady, to jest to, co jakby stanowi, no, po prostu samo centrum humanistyki w tej chwili, już nie polskiej czy światowej, tylko po prostu humanistyki. I dobrze by było, żeby się do tej wspólnej humanistycznej przestrzeni przebić, no ale realia są takie, że to trzeba jednak zrobić w języku angielskim, prawda? I trzeba się zaprezentować w języku angielskim, żeby uniknąć tych wszystkich nieporozumień, o których mówiliśmy, tych błędnych odczytań, tych stereotypów w jakby postrzeganiu, prawda, polskiej nauki, która jest rzekomo uwikłana w jakieś tam maskowanie własnych win za współudział w zagładzie, co jest oczywiście nieprawdą. Więc to jest pierwsza taka moja uwaga. To jesteście Państwo, ci wszyscy, którzy nas oglądają, słuchają, w uprzywilejowanej sytuacji, bo możecie w ciągu 2 godzin poznać te dwie wspaniałe kierowniczki tych projektów i część ich
wspaniałego zespołu. To jest jedna sprawa, którą chciałem podkreślić. No i na koniec chciałem powiedzieć tak, że patronką tej naszej dzisiejszej rozmowy jest Antygona. Patronką jest Antygona. I ona była tutaj właściwie cały czas obecna. Ja chciałbym przywołać, bo to patronką jest Antygona dlatego, że ona przeciwstawia się wykluczeniu. Prawda? I cały projekt Nie miejsca pamięci w jakimś swoim wymiarze właśnie moralnym czy egzystencjalnym, o którym mówiłem wcześniej, przeciwstawia się wykluczeniu, przeciwstawia się dzieleniu na tych, którzy są godni upamiętnienia i tych, którzy są niegodni upamiętnienia i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszych czasach, które przeżywamy, w tych dniach, w tych tygodniach i dniach, które przeżywamy, przeciwstawić się wykluczeniu jest obowiązkiem moralnym każdego człowieka, humanisty. Przeciwstawić się wykluczeniu. I ten projekt, o którym mówimy, przede wszystkim ja myślę w tej chwili o Nie miejscach pamięci, on się przeciwstawia wykluczeniu poprzez przywołanie figury Antygony. I chciałbym na koniec właśnie przywołać Antygonę z getta warszawskiego, Rachele Auerbach, o której, jak zdążyłem szybko sprawdzić w indeksie, jednak nie wspominacie Państwo w tych trzech książkach, ale to nie znaczy, że musicie, ale to znaczy, że ja muszę, bo ja z Rachelą Auerbach żyję właściwie od 30 paru lat. Jest to Antygona getta. Bo Rachela Auerbach wyrusza w poszukiwaniu szczątków człowieka, którego żywiła w kuchni swojej, którą prowadziła przez wiele miesięcy, ale mimo jej wysiłków on zmarł z głodu. Szuka szczątków Braxmayera i idzie na ten cmentarz na Okopowej żydowskiej. I staje wobec takiego obrazu, że są te zwały trupów, które są takie same. Wszyscy są tacy sami, tak samo wyglądają. Niepogrzebani. A potem zawożeni do takiego dołu i zrzucani tam do tego dołu. To nie jest pogrzeb. To jest to, o czym piszą autorzy Nie miejsc pamięci, to jest zagrzebywanie. Oni są zagrzebywani. I Rachela idzie tam, żeby odnaleźć tego indywidualnego, konkretnego człowieka i żeby urządzić mu pogrzeb, żeby go pogrzebać, a nie zagrzebać. Ale ona nie znajduje Braxmayera. I pisze w swoim dzienniku w pewnym momencie, to wszyscy tutaj na tym cmentarzu są Braxmayerami. Więc ja widzę w tym projekcie, w takim już najszerszym horyzoncie, myślę o Nie miejscach pamięci, myślę, że w najszerszym horyzoncie to jest taki projekt, który jednak kieruje się tym impulsem Antygony. Przywołujecie Państwo oczywiście Grünberga i jego ekipę Antygona, ale to jest coś więcej, prawda? To jest jakiś impuls, to jest jakiś imperatyw moralny, to jest jakaś potrzeba. O tym mówiliśmy tutaj również, prawda? Taka potrzeba, która już przekracza pewne jakby kategorie, prawda, naukowości, badawcze, opisania pewnych zjawisk. To jest coś więcej. To jest jakiś impuls. To jest jakiś impuls, który czyni nas ludźmi po prostu. I póki ten impuls w sobie czujemy, no to jeszcze jest dobrze, jeszcze jesteśmy ludźmi. Więc również za to, za odsłonięcie tego fundamentu człowieczeństwa poprzez poszukiwanie grobów, poprzez poszukiwanie zagrzebanych, to jest również ten impuls człowieczeństwa właśnie. Za odsłonięcie tego impulsu człowieczeństwa bardzo chciałbym podziękować wszystkim
wszystkim autorom i współpracownikom projektu Nie Miejsca Pamięci, którzy są tutaj z nami, a których nie ma, którzy być może nas słuchają. Serdecznie dziękuję i żegnam się z Państwem. Do widzenia.